Dobrze, witam Państwa. Po pewnych trudnościach technicznych już wszystko powinno funkcjonować tak jak należy. Mam przynajmniej taką głęboką nadzieję, że tak będzie funkcjonować. Witam Państwa na kolejnym spotkaniu. Dzisiaj Klub imienia Romana Dmowskiego i Klub Myśli Polskiej w kooperatywie. Naszym gościem, jak widać na załączonym obrazku, jest po raz kolejny dr Mateusz Piskorski. Jeszcze raz kłaniam się, witam wszystkich. I tak, temat, jaki był zapowiadany, to temat dotyczący wojny na Ukrainie. Czy będzie to eskalacja, czy też nie, ale dzisiaj będzie to również temat jakby wojny na Ukrainie w świetle tej najnowszej publikacji, tu pokażę do kamery, Myśli Polskiej, czyli Manifest Wielkiego Przebudzenia i Pisma Czasu Wojny Aleksandra Dugina. Publikacja, która wzbudza, co po niektórych, szukam odpowiedniego słowa, wielkie zaniepokojenie co najmniej, albo i więcej. Którą, co po niektórzy, promują do tego stopnia, że sprzedał się już do druk. Tak. Bo takie są skutki. Także... No, ja się o tyle dziwię, że mnie uczono, że nawet wroga trzeba znać, więc żeby znać, to przynajmniej trzeba przeczytać to, co on napisał, no ale tu jest jakaś inna filozofia, no więc bez zbędnych wstępów oddaję głos i oczywiście formuła spotkania jest klasyczna, czyli najpierw monolog, a potem pytania. Więc nie burzmy tego porządku. Proszę bardzo, Mateusz. Dziękuję, Kamilu. No i na wstępie jeszcze raz podziękowania dla Kamila Klimczaka, dla klubu, Myśli Polskiej, również Łódzkiego za kolejne zaproszenie. Ja tak uwielbiam przyjeżdżać do Łodzi, że już chyba trzeci raz w tym roku, tak, się spotykamy. No, chyba tak. Wybaczcie Państwo, że tak przynudzam i tak często bywam, ale naprawdę i atmosfera, którą tu tworzycie, i samo miasto robi na mnie takie wrażenie, że naprawdę bez jakiegoś fałszywego cukrowania, ale rzeczywiście mi się to podoba. No a poza tym jest bliżej z miejsca, w którym mieszkam, niż inne miasta. Jutro mamy kolejne spotkanie i prezentację w Gdańsku, o miejscu, którego nawet nie mogę mówić, bo idzie transmisja i mogliby się dowiedzieć ci, którzy dowiedzieć się nie powinni. Prezentację tej książki z kolei, ale dzisiaj zacznijmy może od tego, przed dyskusją, która jest najważniejszą częścią każdego z takich spotkań i najcenniejszą, to zacznijmy może od tego, czym jest ta wojna zdaniem strony rosyjskiej, a być może również zdaniem strony drugiej, jak ją sobie określimy, to też kwestia definicyjna, umownie powiedzmy anglosaskiej, czy tak zwanej zachodniej, nie z punktu widzenia militarnego, ja nie jestem ekspertem do spraw wojskowych, czytam bardzo wielu, pewnie Państwo też czytacie bardzo wielu specjalistów w tym zakresie, ich zdania są do tego stopnia podzielone, że trudno się w tym chaosie połapać i nie będziemy tutaj dywagować, bo mija się z celem dywagowanie na temat tego, kto kogo wyprze, z jakiego miasta, z jakiej wsi, no bo nasze media, zwróćcie Państwo uwagę, przeżywają, że na przykład strona ukraińska wyparła kogoś z jakiejś opuszczonej już kilka miesięcy temu wsi liczącej kilka zrujnowanych domów i to jest prezentowane jako sukces strony ukraińskiej i przełamanie frontu. Strona rosyjska, nawiasem mówiąc, bo czytam rosyjskie media, robi czasami to samo. Z kolei przedstawia rosyjskim widzom, czytelnikom, że proszę bardzo, posuwamy się do przodu, to kłamstwo, że jest jakaś tam kontrofensywa. Ja mam taką prośbę, ponieważ pracuję tam i przychodzą do mnie pacjenci, więc kiedy Państwo zamykacie, to nie mają jak się dostać. Aha. Dobrze, ale będziemy wpuszczać. To nawet pacjentów zaprosimy na spotkanie. Tak. Może też będzie. W każdym razie nie ma sensu chyba rozmowa o tym, bo sytuacja na frontach jest przedstawiana w sposób dezinformacyjny, manipulacyjny przez wszystkie strony każdego konfliktu,
pierwszą ofiarą wojny jest prawda i zawsze to chyba powinniśmy mieć na uwadze, śledząc jakiekolwiek doniesienia, nie podniecając się tymi doniesieniami. Stosując zasadę, że dopiero w momencie, jak obie strony konfliktu potwierdzą, że jakiś fakt miał miejsce, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten fakt faktycznie się w rzeczywistości odbył. Ale ten konflikt ma bardzo różne wymiary. Wczoraj ja, zanim przejdę do poglądów, jakie głosi Aleksander Dugin, które wywarły tyle kontrowersji, to chciałbym powiedzieć o rzeczy aktualnej, bardzo aktualnej, o interpretacji ideologicznej toczącego się konfliktu przez obie strony w nawiązaniu do wczorajszego bardzo głośnego wystąpienia rosyjskiego prezydenta. Co on powiedział światu, bo występował na klubie wałdajskim, międzynarodowym klub dyskusyjny Wałdaj, na którym gromadzą się przedstawiciele świata dziennikarskiego, eksperckiego, politologicznego z bardzo różnych krajów. W tym roku oczywiście w związku z określonymi ograniczeniami byli to głównie przedstawiciele krajów pozaeuropejskich, chociaż nie tylko, byli też Francuzi, Niemcy, Czesi, Amerykanie nawet, prawda? Więc słuchali go tam i dyskutowali z nim, z rosyjskim prezydentem, przedstawiciele naprawdę wielu krajów, mający różne poglądy, nie do końca zbieżne może często z poglądami rosyjskiego przywódcy. Ale co on wczoraj przekazał, takiego dosyć istotnego, nie po raz pierwszy, ale chyba po raz pierwszy tak bardzo mocno i wyraźnie i dobitnie. To znaczy on pokazywał na wymiar, po pierwsze, geopolityczny tego konfliktu, to znaczy bardzo mało miejsca w swojej długiej wypowiedzi poświęcił Ukrainie. On prawie w ogóle nie mówił o tej wojnie na Ukrainie. Dlaczego nie mówił o tej wojnie na Ukrainie? Dlatego, że on twierdzi, że to, z czym mamy obecnie do czynienia, to jest akt rodzącego się w bólu porządku wielobiegunowego na świecie. Że Ukraina jest tylko jakimś epizodem tego wszystkiego. Będziemy mieli pewnie kolejne epizody. Napomknął, to oddzielny temat na oddzielną rozmowę, ale napomknął o tym, że pewnie będzie Tajwan niedługo, że pewnie będzie jeszcze kilka innych miejsc starć pomiędzy odchodzącym w przeszłość światem jednobiegunowym, bo on twierdzi, że ten świat jednobiegunowy oparty na dominacji Stanów Zjednoczonych, tak, Stanów Zjednoczonych i może szerzej Anglosasów, tej koalicji anglosaskiej, już dobiega końca, że nie ma możliwości, żeby zawrócić kijem bieg rzeki i przywrócić to, co działo się po roku 91. Ja przypomnę, my kończymy bardzo krótką, jak popatrzymy na perspektywę dziejów naszego świata, tych różnych przemian, to kończy się prawdopodobnie, jego zdaniem, ale ja mam tu zdanie podobne, to kończy się na naszych oczach krótka 30-letnia niespełna epoka jednobiegunowości. Charles Krauthammer, taki amerykański ekspert, politolog, kiedyś powiedział o tym, że istniał moment jednobiegunowy. Moment, czy moment hegemoniczny, inaczej on był też czasem określany. Czyli oni mieli taki krótki czas, mówię o Amerykanach, Anglosasach szerzej, kiedy po wygranej, tak sobie trzeba powiedzieć, w zimnej wojnie, po spadzie Związku Radzieckiego, oni mieli możliwość dominacji nad całym światem. Ten moment się nie kończy dlatego, że Putin zdecydował się o inwazji na Ukrainie. Ten moment się nie kończy dlatego, że wygrał na 20. zjeździe KPH po raz kolejny Xi Jinping jako lider Komunistycznej Partii Chin i państwa chińskiego. Tylko ten moment zdaniem Putina się kończy dlatego, że istnieją pewne ruchy tektoniczne, których żaden polityk mocny, słaby, jakikolwiek nie jest w stanie zatrzymać. Jest proces uruchomiony. Proces, który jest zdeterminowany już, bo jego zdaniem on wychodzi z takiego założenia organicznego, to znaczy świat, układy światowe, geopolityka, geoekonomia są trochę jak taki organizm żywy, więc on będzie ewoluował, on będzie przybierał różne kształty. Moment jednobiegunowy, moment hegemoniczny jest tylko wypadkiem przy pracy, bo jak popatrzymy na dzieje naszego świata, naszej planety, to przez większość jej historii mieliśmy tych biegunów więcej. Dzisiaj możemy inaczej na to patrzeć, mamy inną perspektywę, bo mamy obieg informacji i globalizację. A dzisiaj mało kto pamięta, że większa część, według badań historyków, większa część, największy odsetek światowego handlu, wymiany handlowej w wieku XIX, na początku wieku XIX przypadał na jakie państwo?
no nie na nasz Zachód opiewany, tylko na Chiny. Wtedy już, prawda? Na początkach wieku XIX. Później oczywiście była smuta w Chinach, posługując się rosyjskim określeniem ich upadek i tak dalej. No ale myśmy mieli takie spojrzenie europocentryczne. Oczywiście jesteśmy, żyjemy tu w Europie, w Polsce, więc mieliśmy siłą rzeczy to spojrzenie. Natomiast w skali globalnej zawsze, czy prawie zawsze mieliśmy do czynienia z układem wielobiegunowym. Nawet jak tutaj u nas w Europie, w perspektywie naszej europejskiej, dominowało jedno jakieś silne mocarstwo, nie wiem, Imperium Rzymskie, no to przecież nie oznacza, że w momencie chwały i potęgi Imperium Rzymskiego mieliśmy świat jednobiegunowy. Jakiś region świata mógł być zdominowany, ale istniały również inne bieguny. Więc z punktu widzenia historii można powiedzieć, do tego chyba Putin nawiązywał, że mieliśmy do czynienia z anomalią historyczną trwającą krótki bardzo okres czasu z perspektywy historycznej, te 30 lat, tym momentem jednobiegunowym. Teraz świat powraca do jakiejś równowagi. Powraca do tej równowagi wielobiegunowej, czyli istnienia wielu równorzędnych centrów na naszym świecie, w bólach. Bólach niestety wojen, tej wojny, którą widzimy i jeszcze pewnie wielu kolejnych wojen. Tak? Nie będziemy mówić o Polsce, to może w dyskusji, no ale w takich momentach chyba najlepiej schować się i w bezpiecznym miejscu siedzieć cicho i no, starać się nie zostać zmiecionym przez te płyty tektoniczne, które się teraz zderzają różne, prawda? No ale to inny temat. Tak czy inaczej, co nam jeszcze wczoraj powiedział Putin? Putin nam jeszcze powiedział, że tak naprawdę on nie jest antyzachodni. To bardzo mocno podkreślił wczoraj. To było ciekawe. Ja obserwuję jego ewolucję od wielu, wielu lat. Ewolucję poglądową, ale też o tej jego ewolucji mówił mi znakomity, najlepszy polski rosjoznawca, niestety już zmarły 2 lata temu, profesor Andrzej Walicki, który mówił o tym, że Putin był typowym zapadnikiem, człowiekiem Zachodu mentalnie. No to jest fakt. Bezsporny człowiek z Petersburga, no wprawdzie wówczas Leningradu. Prawnik, czyli człowiek, który ten legitymizm gdzieś tam jednak cały czas, wbrew temu, co się mówi i pisze, miał taki mocno zakorzeniony w swojej mentalności, więc generalnie bardziej człowiek Zachodu, bardziej bohaterem dla niego był Piotr, jeśli chodzi o carów rosyjskich, niż Iwan Groźny, no, niż Iwan zwany Groźny. Więc początek lat 2000 on zostaje tym prezydentem i co on robi? On faktycznie, i o tym też wspominał w tym wczorajszym wystąpieniu, próbuje wyciągać rękę, próbuje zastosować się do reguł tego wielkiego, zdominowanego przez anglosasów Zachodu, w sensie reguł finansowych, ekonomicznych, biznes. No, biznes idzie całkiem dobrze między oligarchatem rosyjskim a tym Zachodem. Ten oligarchat zaczyna być zintegrowany, ale cały czas, i on widać w tym nawet wczorajszym wystąpieniu, ma jakąś taką zadrę czy żal o to, że nie był traktowany jako równorzędny partner. W tym układzie cały czas czuł się, że jest traktowany jako no, ktoś z natury, z definicji podrzędny w całym tym układzie. W wczorajszym wystąpieniu on nazwał wprost czasy lat 90. Czasami neokolonializmu. Trochę on się odnosił do Rosji, ale oczywiście my byśmy mogli sobie popatrzeć na cały nasz dawny blok wschodni i rozszerzyć to pojęcie nam, bo my widzimy jego skutki na co dzień, również na inne kraje dawnego bloku wschodniego. Mniejsza o to. W każdym razie wychodzi on z takiego założenia jeszcze bardzo istotnego, w sensie ideologicznym, że ta wojna jest właśnie o powrót do tego geopolitycznego porządku wielobiegunowego, ale również o powrót do pluralizmu. Dziwne, prawda? Bo ten autokrata, o którym mówi się u nas, że jest dyktatorem i nienawidzącym demokracji jakiejkolwiek i swobody, mówił nam wczoraj w sensie ideologicznym, że on opiera ten swój pogląd na prawie do wolności, tylko nie prawie do wolności jednostki, bo my na Zachodzie tak zwanym skupiamy się tylko i wyłącznie na tym prawie, tylko prawie wolności wyboru własnej drogi przez każdy obszar cywilizacyjny. Ja już nie będę mówił naród, kraj, tylko obszar cywilizacyjny. Nie? Bo on do tego nawiązuje. Czyli w tym świecie wielobiegunowym każdy powinien mieć swoją drogę, która powinna być szanowana przez inne bieguny i inne cywilizacje. Nikt nie powinien narzucać tego swojego modelu pozostałym. I on tam mówi właśnie, wracając do tego Zachodu, nie wiem w kierunku czyim
jest to ukłon, ale w każdym razie mówi w taki sposób dość wyraźny, że są dwa zachody. Niebieskie. Z jednym zachodem on jest gotów rozmawiać i Rosja chciałaby rozmawiać. On ten jeden zachód nazywa prawdziwym zachodem. Trzeba go tak nazwać. Ten prawdziwy zachód to zachód, który jego zdaniem oparty jest na wartościach tradycyjnych. Oczywiście nawiązuje do wartości wywodzonych z religii. Mówi o wartościach chrześcijańskich jako fundamencie zachodu. Choć zaznacza, i to się niektórym na Zachodzie kręgom konserwatywnym może nie spodobać, że teraz to już ten Zachód trochę jest inny demograficznie, w tym wczorajszym przemówieniu Putina to słyszymy. I teraz też trzeba brać pod uwagę, że tradycyjne wartości tak zwanego Zachodu, a przynajmniej części zachodniej Europy, to również wartości islamu. No ale to oczywiste, biorąc pod uwagę strukturę. A natomiast strukturę wyznaniową, społeczną tych państw po imigracji. Tak czy inaczej, on twierdzi, że to jest partner do rozmowy, że to powinien być jeden z biegunów. Przecież nie chodzi jemu o likwidację tego Zachodu, o zniszczenie tego Zachodu, tylko twierdzi jednocześnie, że zagrożeniem dla wszystkich, w tym dla tego Zachodu tradycyjnego, jest faktyczny, ideologiczny wróg, którego on tak naprawdę zdefiniował, jakim jest ten globalistyczny, neoliberalny Zachód. Czyli ta część Zachodu, która domaga się zglajszachtowania wszystkich kultur, cywilizacji, likwidacji tradycji, wykorzenienia, całkowitego wykorzenienia wszystkich z tego podglebia, na którym wyrastali, ujednolicenia całego świata. Co ciekawe, on przeprowadza taką dość ostrą krytykę konserwatywną, ale jednocześnie taką mocno, nie powiem lewicową, ale antykapitalistyczną krytykę, czy antykorporacyjną krytykę tych właśnie wielkich korporacji. Bo on tam w tym wystąpieniu mówi, że ten świat jest glajszachtowany po to, żeby wszędzie na całym świecie dzieci uwielbiały McDonalda i się nim toczyły, prawda? Miały taki sam gust kulinarny. Wszędzie na całym świecie, nie tylko dzieci, ale już wszystkie grupy wiekowe oglądały hollywoodzkie filmy i tak dalej, i tak dalej. Generalnie chodzi o gnejowanie zysku przez korporacje, jego zdaniem. Więc ten korporacyjny, zdegenerowany w sensie wykorzenienia z własnych tradycji Zachód jest przeciwnikiem, którego on tam definiuje. I jeszcze raz, wszystkie procesy, które się teraz toczą, w tym strzały, wybuchy na Ukrainie, to jest właśnie ten moment tektonicznej zmiany. Tutaj pan siądzie spokojnie, albo tam, nie? Tektonicznej zmiany związanej właśnie z tym determinizmem geopolitycznym, o którym on powiedział. Mówi tam jeszcze sporo rzeczy innych ciekawych, które są między innymi związane z tym, że w jego przekonaniu, niezależnie od strat, które teraz będzie jego kraj, czyli będzie ponosił, w sumie to przyznał w tym wystąpieniu, to ostateczny rezultat tej gry jest dość oczywisty. Pytanie tylko, czy ta druga strona, czy ci zdefiniowani przez niego wrogowie ideologicznie, jakimi są globaliści, będą w sposób zaciekły prowokowali, czy bronili tych swoich interesów do upadłego kosztem całych narodów, jak choćby narodu ukraińskiego w tej chwili, czy nie, i jak długo będą to robili. Notabene wczoraj powiedział prezydent Federacji Rosyjskiej o tym, że, po raz kolejny, o tym, że Ukraińcy to w istocie jest naród, obszar cywilizacyjny niemalże tożsamy z obszarem cywilizacyjnym rosyjskim, z tym rosyjskim światem. Więc na takie pytanie, bo tam ktoś zadał śmiałe pytanie, czy to jest wojna domowa, ktoś zapytał. On powiedział, że w pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak. I to jest ich interpretacja, mówię o interpretacji Moskwy, tego, co się w tej chwili odbywa. Czy znacie państwo, pewnie przejdziemy do tego w dyskusji, interpretację ideologiczną drugiej strony, czyli tak zwanego Zachodu. Oprócz tego, że będą wam mówili o ogólnych hasłach, że walczymy o demokrację, wolność, o prawo do samostanowienia i tak dalej, no bo takie hasła się pojawiają oczywiście. Ale ostatnio nawet zwróćcie uwagę, że już te hasła się nie pojawiają. Zaraz przejdziemy o tym, dlaczego, do tego, dlaczego one się nie pojawiają moim zdaniem.
Natomiast oni już nawet przestają mówić o tym, że walczą o jakieś wartości, te, których usta pełne mieli do tej pory, czy w latach 90. w szczególności, bo głupio im to mówić w sytuacji, gdy stosuje się u siebie w domu cenzurę, pełen zamordyzm, totalitarną kontrolę, więc nie są w stanie już się odwoływać do tych wartości, które ich legitymizowały do tej pory. Więc przechodzą na najbardziej prymitywny poziom. Walczymy ze zbrodniarzem, z wariatem, z szaleńcem, który morduje ludzi. Zwróćcie Państwo uwagę, prawda? To jest główna argumentacja teraz. Już nie walczymy o to, żeby Ukrainiec miał prawo obejrzeć różne kanały telewizyjne, bo on za Zełenskiego jeszcze przed tą wojną już nie miał, bo mu Zełenski te kanały zamykał, opozycyjne na przykład, prawda? Czy media opozycyjne. Nie chodzi o żadną wolność już. Już nawet głupio im o tym mówić. Ich argumentacja jest zatem bardzo prymitywna w sensie ideologicznym. Mówię o tej drugiej stronie, jeśli byśmy chcieli ją przeanalizować. Co nie znaczy, uwaga, że ta argumentacja prezentowana przez stronę rosyjską jest jedyną możliwą i że ona faktycznie odzwierciedla istotę i rdzeń toczącego się sporu, bo ona też ma swoje uproszczenia liczne. Ona ma swoje uproszczenia. Ja tak na marginesie powiem, że w dużej mierze wygłoszę tezę popularną w niektórych środowiskach eksperckich w Rosji, ale na ile ja Rosję obserwowałem, to w dużej mierze to Federacja Rosyjska odpowiada za to, co się dzisiaj dzieje, że musi takimi metodami rozwiązywać ten konflikt. Że nie była w stanie rozwiązać tego metodami innymi. Bardziej bezkrwawymi, może nie całkiem bezkrwawymi, ale przynajmniej mniej ofiar niosącymi. No, ale to jest już temat na zupełnie inne rozważania. I jak już mówimy o tej optyce, próbujemy zrelacjonować tą optykę rosyjską, z którą możemy się zgadzać, możemy się nie zgadzać, to chciałbym powiedzieć, że korzystając z okazji, podkreślając, że korzystając z okazji, chciałbym zaprezentować książkę, która pewnie niedługo będzie palona na stosach i którą wydało wydawnictwo Myśli Polskiej, a ja jestem skromnym tłumaczem i autorem wstępu do tej książki, książkę profesora Aleksandra Dugina, być może części z Państwa postaci znanej. To nie jest, jak niektórzy pisali ostatnio, media się rozpisały o tym, że my promujemy tą książkę. Nie, my ją prezentujemy. To są ludzie, którzy po prostu, niektórzy dziennikarze, którzy piszą na te tematy, mówią o dziennikarzach głównego nurtu, mylą podstawowe pojęcia. My nie promujemy poglądów Aleksandra Dugina, my chcemy je zaprezentować polskiemu czytelnikowi, Państwu i wielu innym, którzy po tą książkę sięgną, po to, żeby ów czytelnik, posługując się własnym rozumem, wiedzą i doświadczeniem, wyrobił sobie własny pogląd na jej temat. Czyli to jest jakiś głos w dyskusji, który my udostępniamy czytelnikom polskim. Od tego zaczynam. A zaczynam od tego dlatego, że, proszę Państwa, pozwólcie na drobną dywagację dotyczącą wydarzeń ostatnich kilku dni, że w ciągu ostatnich kilku dni mieliśmy do czynienia z zachowaniami bezprecedensowymi. Przedstawię je w telegraficznym skrócie. Otóż, jak już wspomniałem Państwu, jutro wybieram się z Łodzi do Gdańska. Klub Myśli Polskiej w Gdańsku chciał zorganizować i organizuje w dalszym ciągu, podkreślam, prezentację i dyskusję wokół tej książki. W ciągu kilku godzin profile Myśli Polskiej, Klubu Myśli Polskiej w mediach społecznościowych padły ofiarą zmasowanego ataku ze strony osób, które charakteryzowały się tym, że nigdy wcześniej na ten nasz klub nie zaglądały, czyli nie są związane z naszym środowiskiem. Po drugie, charakteryzowały się tym, że nie potrafiły sformułować na piśmie w komentarzu poprawną polszczyzną nawet jednego zdania, siląc się tylko na jakieś tam wulgaryzmy wobec nas, pod naszym adresem. Po trzecie, pisownia i brzmienie ich nazwisk wskazywało na to, że większość z nich nie są obywatele Polscy. No i wreszcie po trzecie, flagi, którymi obwieszone były ich profile w mediach społecznościowych, również wskazywały na to, że nie są to obywatele polscy. Wszystko wskazywało na to, że są to nasi goście, którzy korzystają z naszej gościny
niekoniecznie od marca tego roku, czy od końca lutego tego roku, ale wielu z nich korzysta z naszej gościny już na przestrzeni wielu, wielu lat. No? Pracując tutaj, funkcjonując, żyjąc. I naszła mnie taka smutna refleksja, bo ja, może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale nawet z posłem Braunem rozmawiałem na ten temat, że co do zasady, to ja na przykład, powiem teraz rzecz mocno kontrowersyjną, wiem, ale ja się cieszę, jak widzę tutaj ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. Nawet tu u nas w Polsce, pocierpmy trochę. Ale dzięki im więcej tu ich będzie, tym ta wojna się szybciej skończy. A oni nie zginą. No nawet jak ich możemy nie lubić za to, że oni są zmanipulowani, za to, że oni się zachowują nieraz tak, no, jak co nam się nie podoba, robią to, co nam się nie podoba i tak dalej. No to jednak mimo wszystko są to ludzie, więc szkoda, żeby ich ktoś po prostu zastrzelił na tej wojnie, prawda? Fajnie, że są. No. Cieszę się, że ratują życie przy jakimś dużym udziale polskich obywateli, tak, którzy się na to zgadzali, którzy ich przyjęli, którzy im pomagali i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to się zgadza. Z etycznego, z czysto humanitarnego punktu widzenia myślę, że takie podejście jest uzasadnione wobec nich. Natomiast już sam inny fakt, że oni w sposób skoordynowany, bo ja tu nie mam najmniejszych wątpliwości, akcje internetowych, troli opatrzone flagami żółto-błękitnymi bądź czarno-czerwonymi czy czerwono-czarnymi w polskim internecie, to są akcje sponsorowane, koordynowane. Ja nie wierzę w przypadki, że nagle wchodzi kilkaset osób w ciągu godziny na jakiś tematyczny, w sumie niszowy, bo nasze środowisko nie jest przecież zbyt znane, rozpoznawane, profil gdzieś w mediach społecznościowych i wpisuje gromadnie komentarze. No przecież nie wierzmy, proszę Państwa, w takie rzeczy. Więc ktoś koordynuje tych ludzi, ktoś ich napuszcza. Natomiast ja, mimo całego tego mojego stosunku, wyrozumiałego stosunku do tych osób, no poczułem się przez chwilę, może pod wpływem pewnych emocji, oburzony tym, że ktoś, kto jest gościem w naszym domu, o, wyobraźmy sobie, do Kamila, tutaj do Państwa przychodzą do lokalu jacyś ludzie, po raz pierwszy ich widzicie, no i biorą tamtą szafkę, wyrzucają ją na korytarz, prawda, nie wiem, zdejmują krzyż, który tu wisi, zaczynają portrety zmieniać, to mniej więcej tak wygląda, prawda? Czyli ludzie, którzy są gośćmi, zaczynają nam mówić, jakie książki możemy czytać, jakie książki możemy prezentować, o czym dyskutować i tak dalej, prawda? Nie miałbym nic przeciwko, gdyby ci nasi kochani goście przyszli na taką prezentację i dyskusję i wyrazili swój pogląd na temat tej książki po jej przeczytaniu. No, po jej przeczytaniu lub choćby po tym, jakby się zapoznali z jej streszczeniem, no, to takie minimum. Ale nie, oni a priori piszą to, co piszą. Ale to jest pół biedy, proszę Państwa. Bo po tym, jak niestosownie zaczęli zachowywać się nasi goście, to równie niestosowne zachowania w stylu owych gości przejęli również nasi rodacy. Oczywiście przede wszystkim z szeregu mediów głównego nurtu. No, przoduje zawsze w tego rodzaju działaniach i akcjach Gazeta Wyborcza, więc pani redaktor, jedna z pani redaktor w Gazecie Wyborczej pisze artykuł, pisze interwencję do wyższej szkoły, prywatnej wyższej szkoły w Gdańsku, która miała organizować spotkanie i prezentację na temat tej książki. Po czym podchwytują to również inne media, podchwytują to różne profile w mediach społecznościowych, takich w cudzysłowie bojowników o wolność słowa jak Witold Gadowski, paru jeszcze innych tuzów i z jednej i z drugiej strony barykady. Mnie najbardziej rozśmieszyło, proszę Państwa, jak z potępieniem inicjatywy prezentacji w ogóle wydania tej książki wystąpił również portal w polityce.pl, no portal pisowski. I co widzimy na tym portalu? Ten portal przywołuje w całości wpis i opinię dziennikarki Gazety Wyborczej. No my od wielu już lat mówimy, że jest popis, prawda, że to jest jedno i to samo, ale to są takie jaskrawe ilustracje tego, że mamy rację. Że mamy rację. Oni działają w jednym duchu i ich jedną strategiczną decyzją, przez nich podjętą, w moim przekonaniu, jest decyzja dotycząca prowadzenia w Polsce cenzury, w tym cenzury prewencyjnej. Tak? Zaczyna być to dość ewidentne, chyba już nikt co do tego
nie ma najmniejszych wątpliwości. Tutaj nie ma żadnych różnic w naszym parlamencie. W naszym parlamencie chyba poza posłem Grzegorzem Braunem, no to chyba nikt nie mówi w sposób inny niż ci zwolennicy stosowania owych działań cenzorskich. Ja mam książkę, żeby ją trzymać w ręku i pokazywać ją czasem. Tu mam, o. Przepraszam, bo jedna już, jak tak. Rozumiem, zainteresowany. Tak, no, musiał się oddalić. Ale proszę Państwa, żeby nie przedłużać. Później mamy coś takiego, co też mnie zbulwersowało. Może mnie już mało rzeczy niby bulwersuje, ale cały czas i nasi goście, o których mówiłem, i nasi rodacy niektórzy, mnie jednak potrafią zadziwić. Może to plus jakiś, bo nie nudzę się, prawda? No ale słyszeliście Państwo pewnie doskonale, bo spotykamy się w gronie ludzi zorientowanych, oczytanych i interesujących się problematyką. Słyszeliście pewnie Państwo o tym, że 20 sierpnia tego roku pod Moskwą córka profesora Dugina, autora tej książki, padła ofiarą zamachu terrorystycznego na oczach ojca praktycznie. Ojciec jechał... On miał zginąć. No niektórzy twierdzą tak, że on miał zginąć. Kilkadziesiąt metrów jechał w każdym razie innym samochodem, za samochodem, pod którym podłożony był ładunek wybuchowy. No tragedia, tak? Niezależnie od tego, czy lubimy Aleksandra Dugina, czy go nie lubimy, no to zwyczajnie po ludzku ktoś, kto traci własne dziecko i to jeszcze na własnych oczach niemalże, w takich okolicznościach, jesteśmy mu chyba winni jako ludzie, tak? Nawet gdyby to, nie wiem, był ktoś, kogo straszną antypatią darzymy, ale jakieś elementarne współczucie, no, bo tym się jako ludzie charakteryzujemy, a jak już to po prostu milczenie, nie naśmiewanie się, naigrywanie z tragedii, prawda? Która miała miejsce. Tymczasem ci nasi goście w mediach społecznościowych, u nas goszczący i nasi rodacy, przeszli do żartów typu: miał bardzo rozrywkową córkę, może to ona miała przyjechać, a może ognista Daria przyjedzie. No tego typu teksty się pojawiają w internecie. Myśmy dokasowali do upadłego, w końcu zablokowaliśmy możliwość komentowania na profilu w mediach społecznościowych Klubu Myśli Polskiej, zablokowaliśmy możliwość komentowania osób nienależących do tego klubu. No musieliśmy, bo są już pewne jakby reguły i ja mam taką refleksję, że pewnie czytacie, słuchacie państwa Wielomski, którzy zresztą też są publicystami Myśli Polskiej, mają swój felieton u nas, te rozmowy małżeńskie, bardzo polecam ich w każdej Myśli Polskiej. No w każdym razie oni dużo mówią, dużo miejsca poświęcali takim zjawiskom jak posthumanizm, prawda? I często nawiązują do choćby do Harariego, prawda? Tego słynnego filozofa, posthumanistycznego filozofa izraelskiego i tak dalej. Ale mnie naszła kilka dni temu myśl, że my już mamy do czynienia z posthumanizmem, tylko takim wulgarnym. To znaczy ludzie, którzy, pozwolę sobie stwierdzić, że ludzie, którzy dokonują tego rodzaju wpisów, no nie są już chyba gatunkiem homo sapiens, prawda? Którzy tak reagują na śmierć, na tragedię, na ból kogoś, naigrywając się z nim. Prawda? Może ich dehumanizuje, może jestem niesprawiedliwy, ale tak mi się wydaje. No, nigdy w stosunku do najgorszego wroga nie stosowałbym takiej retoryki. Aleksandra Dugina z nami dzisiaj, jak Państwo widzicie, nie ma. Trudno go tu zauważyć, nie ma na sali Aleksandra Dugina. Podobna broda. Podobna broda, właśnie. No niestety go nie ma, dlatego że jest na liście osób objętych sankcjami i Unii Europejskiej, i Stanów Zjednoczonych, całego szeroko rozumianego Zachodu. Wcześniej przez ostatnie lata zdarzało się Duginowi debatować z ludźmi ważnymi na tym właśnie Zachodzie. Czyli niektórzy próbowali stawić mu czoła na polu intelektualnym oczywiście. Zdarzyło mu się też dyskutować z Amerykaninem, zawsze podkreślam, do znudzenia, Zbigniewem Brzezińskim na tematy geopolityczne. Zdarzyło mu się również, jest nawet w internecie dostępna, kto chciałby w języku angielskim, ona jest nieprzetłumaczona na razie, ale kto chciałby, to polecam. Jest jego debata z takim filozofem francuskim Bernardem Henri Lévy, który jest ideologiem tych wszystkich kolorowych rewolucji, no tego globalizmu, takim uosobieniem globalizmu we Francji, ale nie tylko u nas, bo międzynarodowym możemy powiedzieć. I tych debat intelektualnych z jego udziałem
było mnóstwo. Do tego to jest postać bardzo rozpoznawalna w świecie szeroko rozumianego Zachodu. Znaczy, dlaczego ja to mówię? Dlatego, że uświadamiam, czy może przypominam Państwu o tym, jak wielką wartość stanowi kontakt i obieg idei pomiędzy Zachodem i Wschodem, bo sam Aleksander Dugin jest przykładem płodności i istotności takiej wymiany idei, wymiany poglądów. I tutaj pozwolę sobie przypomnieć tylko, że Aleksander Dugin w latach, od lat 90. wczesnych, kiedy wydawał przez jakiś czas pismo Elementy, czyli elementy nawiązujące do, nie znam francuskiego, ale pewnie Element, francuskiego pisma o takiej samej nazwie, oczywiście w języku francuskim, wydawanego przez Alana de Benoit, przedstawiciela, czy postać uznawaną za twórcę tzw. europejskiej nowej prawicy. Kontakty rozległe z takimi myślicielami jak Christian Boucher, jak Robert Stoikers, jak wspomniany de Benoit, jak Guillaume Fi, no mnóstwo myślicieli zachodnich, reprezentujących głównie tą europejską nową prawicę, czy szeroki rozumiany obóz konserwatywno-tradycjonalistyczny, Dugin utrzymywał, no i dalej utrzymuje, ale teraz już tylko wirtualnie, bo nie może ich odwiedzić w obecnych warunkach. Aleksander Dugin nie jest, wbrew temu, co znowu poczytaliśmy teraz ostatnio w ciągu kilku dni w mediach, dzięki temu, że wynikła ta burza, o której wspomniałem, dotycząca tej książki, nie jest, i sam to bardzo mocno podkreśla, nacjonalistą rosyjskim, absolutnie, a przynajmniej etnonacjonalistą, jest wrogiem etnonacjonalizmu, dlatego że wszelki etnonacjonalizm w imperium, jakim jest Rosja, jest drogą do rozbicia tego imperium. Etnonacjonalistą to był, proszę Państwa, Aleksiej Nawalny, pupil Zachodu. I kilku jeszcze innych, którzy próbowali po tych szwach narodowościowych rozsadzić Rosję, prawda? Więc jak czytamy w popularnych różnych polskich portalach, że to jest nacjonalista rosyjski, to jest to pierwsza bzdura. Druga bzdura, którą czytamy, to wyczytaliśmy, pewnie widzieliście Państwo niejednokrotnie w polskich mediach takie sformułowanie: doradca i ideolog Putina i Kremla. Proszę Państwa, to Aleksander Dugin odbył kilka dni temu, z tydzień już chyba minął, fascynujące dwugodzinne ponad spotkanie z innym prezydentem, Aleksandrem Łukaszenką na Białorusi, które zresztą było przez białoruskie media pokazane, uwypuklone, i to była całkiem ciekawa dyskusja i fragmenty były publicznie i są nadal publicznie dostępne. Natomiast z wiedzy mojej, z deklaracji samego Aleksandra Dugina, ale też moich jakichś rozmów z jego współpracownikami, on nigdy nawet się nie spotkał z Władimirem Putinem. Czy Władimir Putin oczywiście wie o jego istnieniu, bo jest człowiekiem dość oczytanym, natomiast żeby on był jakimkolwiek doradcą, on nigdy nie pełnił żadnego stanowiska w administracji prezydenckiej Federacji Rosyjskiej. Więcej, w ogóle nie pełnił żadnego stanowiska rządowego. Jest tutaj nawet taki moment w jego biografii intelektualnej, gdzie on jest właściwie przez całe lata 90. to on jest w głębokiej opozycji wobec Jelcyna, wobec oligarchii rządzącej w Rosji. On jest członkiem takiej, można powiedzieć, bohemy politycznej wręcz, mocno opozycyjnej, związanym trochę z narodowymi bolszewikami, z Edwardem Limonowem, z którym później drogi jego się rozeszły. Ale w 2014 roku, przypomnę, 6 lat wcześniej udało mu się dostać jako profesorowi na Moskiewski Uniwersytet Państwowy, na MGU słynny, a w 2014 roku jest zmuszony do odejścia z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego z uwagi na poglądy, które głosi i które zawierają, no jakby nie powiedzieć, krytykę działań władz Federacji Rosyjskiej. Krytykę, która wtedy polegała na tym, też między innymi, że w jego przekonaniu w 2014 roku Rosja nie powinna porzucać ludności Donbasu, prawda? Ostrzeliwanej później, jak wiem, przez kolejne 8 lat, że powinna również pomyśleć o ludności rosyjskojęzycznej innych miast rosyjskojęzycznych i regionów rosyjskojęzycznych, jak chociażby Odessa, w której doszło do tragedii spalenia żywcem kilkudziesięciu osób przez nacjonalistów ukraińskich, i tak dalej, i tak dalej. I on o tym wtedy głośno mówi, za co żegna się z pracą w państwowej uczelni. Więc naprawdę mówienie o tym, że to jest jakiś kremlowski ideolog, reprezentant, w jakikolwiek sposób reprezentujący poglądy rosyjskich władz, jest całkowicie mylne. Jego stosunek do Władimira Putina jest, można powiedzieć,
naznaczony pewną dwuznacznością, dużą dwuznacznością, ładunkiem dwuznaczności, bo on twierdzi, że Władimir Putin generalnie jest technokratą, on może się przekształcać w pod wpływem okoliczności, pod wpływem tego, o czym już powiedziałem wcześniej, czyli rozczarowania, które wywołały w nim reakcje Zachodu. On chciał być liberałem, chciał być tym prozachodnim, chciał być tym modernizatorem, ale oni go nie chcieli. Więc pod wpływem tego może on, powiedzmy, wracać do jakichś tam korzeni i tradycji myślenia o Rosji jako o odrębnej cywilizacji. To zresztą, jak zrobimy teraz pewne porównanie, w wczorajszym wystąpieniu Putina padają takie słowa, że Rosja jest państwem cywilizacją. Nie niezwykłym państwem, ale państwem cywilizacją. To samo mówi od wielu lat Aleksander Dugin, ale to nie znaczy, że Putin sobie przeczytał Dugina i stwierdził, oto dobry tekst, wykorzystam, prawda? Raczej nie. Trudno go coś takiego podejrzewać. Na nim to wymusiło okoliczności, natomiast Dugin to głosi konsekwentnie od wielu lat. On to głosił w latach 90., w czasach, kiedy to było kompletnie niepopularne i kiedy Rosjanie byli zachłyśnięci, mówię o elitach oczywiście, Zachodem, i twierdzili, że tego Zachodu są integralną częścią, chcieli być nawet bardziej zachodni niż sam Zachód w wielu aspektach, prawda? Choćby prywatyzowania, wyprzedawania wszystkiego i deregulowania. No ale kim teraz jest Aleksander Dugin? Czy w ostatnich latach może teraz? Jest z całą pewnością osobą związaną ze środowiskami konserwatywnymi i prawosławnymi w Rosji. Znaczy, on tego nie ukrywa, że wsparcie finansowe również dla jego działalności to wsparcie pochodzące od takich postaci jak Konstantin Małofiejew, taki oligarcha, niektórzy mówią, ale o poglądach bardzo mocno prawosławnych, zbliżony do tradycjonalistycznego nurtu prawosławia rosyjskiego. I to są ludzie, którzy jakoś go tam wspierają. Wśród innych osób on niekoniecznie cieszy się jakąś tam wielką estymą, a szkoda, ja zawsze uważałem, że on jest niedoceniany w Rosji, dalej jest niedoceniany w moim przekonaniu, w szerszym takim zakresie. Ja pamiętam, przytoczę taką osobistą opowieść dotyczącą wrażeń spotkania, mojego pierwszego osobistego spotkania z Aleksandrem Duginem wiele lat temu w Moskwie. To był taki moment dla mnie wręcz szokujący, no bo przyszedł, jeszcze wówczas był dużo młodszy, było 20 parę lat temu, ale przyszedł sobie już wtedy, nosił długą brodę, bo zawsze taką nosił prawie, więc przyszedł sobie pan z długą brodą, z reklamówką książek swoich i nie tylko swoich, które mi podarował, zaprosił do takiej restauracji indyjskiej w Moskwie i w tej restauracji przez ponad 3 godziny opowiadał mi o tradycjonalizmie integralnym René Guénona, Juliusa Ewoli, o tego rodzaju koncepcjach. Czyli człowiek na pamięć znający, on włada, niektórzy mówią 8, niektórzy 9 językami, prawda, obcymi, więc znający znakomicie i orientujący się znakomicie w meandrach tej naszej europejskiej myśli. Prawda? Fenomenalny człowiek pod tym względem, intelektualista, naprawdę. Do tego mamy jeszcze taki wątek w tych polskich mediach, jeszcze wracając do tych polskich mediów, taki wątek w polskich mediach o tym, jak to Dugin jest polakożercą. To też chciałem odrobinę sprostować. Jest taka wypowiedź jego z Frondy, to był pierwszy wywiad, jakiego Dugin udzielił w Polsce w 97 roku, o ile się nie mylę, Grzegorz Górny z Frondy, jeszcze Fronda była czymś innym niż teraz, więc zdobywała się na odwagę intelektualną czasami, i przeprowadzili wywiad z Duginem. Dugin tam mówi, że jakąś drogą dla Polski byłoby, i to wzbudziło duże kontrowersje, byłoby pójście drogą, którą kiedyś proponował Jan Stachniuk. Czyli krótko mówiąc, wskazywał Kościół rzymskokatolicki jako problem w naszych relacjach, czy w relacjach świata słowiańskiego, prawda? Szeroko rozumianego. W tym wywiadzie pada faktycznie taka wypowiedź. Natomiast to, co się opowiada o jakimś wymazaniu z mapy Polski i tym podobnych rzeczy, nie, absolutnie nigdzie nie mamy takiej wypowiedzi. Proszę sobie przeanalizować. Pewnie wiele osób tu zgromadzonych zna również język rosyjski, więc można sięgnąć po oryginały i najlepiej sięgać po oryginały. Czy on coś takiego kiedykolwiek na temat Polski powiedział? Nie, on poddawał frontalnej krytyce władze polskie, nie nas jako Polaków, tylko władze polskie, mówiąc o tym, że realizują one interes anglosaski, a nie polski. I to mówił faktycznie, tak? Natomiast są jego wypowiedzi, tutaj jest w tej książce taki krótki wywiad, dość świeży, który krótka rozmowa, którą ja z nim przeprowadziłem dla Myśli Polskiej, i
Tam wręcz mówię o tym, że musimy zjednoczyć siły. Dlaczego musimy zjednoczyć siły? Bo naszym wrogiem jest globalizm niszczący wszelkie tradycje. I że nie będzie Polski, jeśli zwycięży globalizm. No takie tutaj wypowiedzi jego w tej książce się pojawiają. Jest też wywiad, wcale nie dla nas, nie dla Myśli Polskiej, ale taki wywiad, który z nim przeprowadził niedawno, stosunkowo chyba za 2 lata temu, redaktor Maciej Pieczyński z Do Rzeczy. On się ukazał na łamach Do Rzeczy. I tam też są same superlatywy dotyczące Polaków przede wszystkim. Nie mówię o polskich władzach, podkreślam, bo miał do nich stosunek jednoznaczny, krytyczny. No? Natomiast do nas, Polaków, nigdzie i nic. Więc wszystkie te opowieści znów pojawiające się w mediach, to człowiek jest, jaki to filozof jest, ten filozof jest antypolski, Polakorzeca wręcz, można włożyć między bajki, proszę Państwa, kompletnie. I już na koniec, bo zgadałem się, przepraszam, 2 słowa o tym, co tutaj jest i dlaczego uważam, że może warto po tą książkę sięgnąć. Otóż jest tutaj datujący się jeszcze czasów COVID-u, lockdownów i wszystkich tych innych atrakcji. Taki duży materiał otwierający książkę, materiał, który nazywa się Manifestem Wielkiego Przebudzenia. On tutaj przeciwstawia 2 światy w tym manifestie, najkrócej rzecz ujmując. Przeciwstawia świat globalistów, globalnej kontroli, kojarzony przez niego z pojęciem totalitarnego liberalizmu, czy liberalnego totalitaryzmu, i świat różnorodności. Znajduje kilka słów już w tym manifestie ciepłych, o co zresztą go oskarżano później, że był naiwny, wobec Donalda Trumpa. A później on to trochę doprecyzował, nawiasem mówiąc, mój kolega serdeczny, doktor Krzysztof Karczewski, napisał i wydał ze 2 lata temu taką książkę, monografię naukową w Polsce, tu u nas, jeszcze wtedy można było pisać takie rzeczy, na temat stosunku Aleksandra Dugina do Donalda Trumpa i trumpistów jako takich. Więc teraz ten jego stosunek, ten jego pogląd jest nieco, został nieco zrewidowany po prezydenturze Trumpa. I teraz on polega na tym, że on broni trumpistów, nie samej postaci Trumpa, które się nie udało pokonać deep state oporu tych globalistycznych struktur w Ameryce, prawda? No nie udało mu się, albo udało mu się w bardzo niewielkim stopniu, ale on twierdzi, że istnieje prawdziwa Ameryka, która mogłaby być partnerem nie tylko dla Rosji, ale i dla innych cywilizacji, które powinny rozkwitać i istnieć na świecie, niezależnych, suwerennych, cywilizacyjnych podmiotów. I to jest Ameryka tych ludzi, których tak wyśmiewano, jak wchodzili na Kapitol, tych, którzy nie uznawali tych wyników wyborów, tych, których u nas przedstawiano jako świrów, oszołomów, faszystów, gdzieniegdzie również takich prezentowano. A według Dugina to oni reprezentują tą prawdziwą, w sensie kulturowym, w sensie zakorzenienia w pewnych tradycjach, Ameryką. Ameryką, która jest oparta na wartościach indywidualistycznych. To jest prawda, bo ci ludzie, którzy tam byli, i to podkreśla Dugin, byli przecież indywidualistami, jak najbardziej. Nawet widzieliśmy po strojach niektórych z nich, że bardzo indywidualistyczni. Podchodzili do wielu spraw. Ale na tym polega, jego zdaniem, tradycyjna kultura amerykańska, której oni starają się bronić. Rzecz polega na tym, że jeśli mamy pluralizm cywilizacyjny, i tutaj on chyba ma rację, że ci panowie na przykład i panie z QAnon, prawda, oni nie chcą narzucać swojej kultury, kultury amerykańskiej Europie, Rosji, Chinom, wszystkim innym, tylko po prostu chcą ją mieć tam u siebie. Prawda? I on też to bardzo mocno podkreśla, że to by była Ameryka będąca jednym z biegunów świata. Więc on też nie jest nacechowany, ten jego pogląd, jakimś antyamerykanizmem. Wręcz on twierdzi, że przeciwnie, on broni również tradycyjnej cywilizacji amerykańskiej przed tym obozem globalistów, prawda? Którzy też chcą ją wykorzenić i zniszczyć. Następnie w tej książce, po tym manifestie, ten manifest tak na marginesie został przetłumaczony już na chyba 8 albo 9 języków, więc całkiem sporo. Z tego co wiem, to kolejne tłumaczenia w drodze. Po tym manifestie mamy teksty Dugina sprzed wojny. Sprzed wojny, sprzed 24 lutego. Które właściwie są takim oczekiwaniem na tą wojnę. Tak naprawdę. Ja nie mówię, że on miał jakiś proroczy dar albo tajną wiedzę na temat tego, że wybuchnie wojna. Nie, nie. Tylko on pokazywał gromadzące się chmury. No i później wreszcie ostatnia część to są teksty już po 24 lutym. Myśmy mieli w Myśli Polskiej, w redakcji,
debaty na temat tego, kiedy zacząć puszczać Dugina. My Dugina chcieliśmy wydać na długo przed wojną jeszcze. Myśleliśmy o wydaniu jego książek. Zresztą ja, będąc w kontakcie z nim jako autorem, rozmawiałem z nim na temat wydania jeszcze jednej ważnej jego książki. On wydał 24 tomy, 24, wyobraźcie Państwo sobie, jaki płodny autor, pracy pod tytułem Noomachia. Ta Noomachia to jest omówienie poszczególnych cywilizacji. On omawia wszystkie cywilizacje świata właściwie. I jeden z tomów poświęcony jest Europie Środkowej zbiorczo. W tym jest tam sporo na temat nas, Polaków również, jako o pewnej formacji odrębnej, cywilizacyjnej, zbiorczo określanej mianem środkowo- czy centralnoeuropejskiej. I bardzo ciekawe i warto było w Polsce przeczytać. Natomiast no, też się zastanawialiśmy, czy to jest właściwy moment. No ale cóż, no, myśleliśmy, że wydamy, jak się skończy wojna. Wojna trwa. Uznaliśmy, że wydamy coś, z czym warto się zapoznać, żeby się zastanowić, jak na tą wojnę patrzy rosyjski intelektualista. On tu dużo o tej wojnie pisze. Nie muszę mówić, po której jest stronie oczywiście, bo to jasne. No? Nie muszę też przekonywać, w jaki sposób on tą wojnę interpretuje. Może niektórych to razić, ale on tą wojnę interpretuje w kategoriach, i tu jest kilka co najmniej tekstów takich mocnych, eschatologicznych, jako taką ostateczną walką dobra ze złem. I jeszcze raz podkreśla, że to nie jest walka Ukrainy z Rosją, po pierwsze, tak jak u nas się to przedstawia. Żadna tam wojna ukraińsko-rosyjska, to chodzi o coś innego. To nie jest nawet walka Rosji z Zachodem, tym tradycyjnie rozumianym, jednej cywilizacji z drugą, jedna cywilizacja kontra druga, jakby Huntington napisał Zderzenie cywilizacji i tak dalej. To jest, i on już przechodzi tutaj na takie rejestry w tej książce też, w tych tekstach, to jest walka wielu cywilizacji, czy zwolenników istnienia wielu cywilizacji z tymi, którzy chcą wszystkie te różnorodne cywilizacje zniszczyć, czyli z obozem globalistów. Tak on określa, tak on definiuje tą wojnę teraz się toczącą na Ukrainie. Czyli mamy takie trzy poziomy, na których on się porusza w tej książce i w tych tekstach, ja bym powiedział. Profesor Dugin jest socjologiem, filozofem i politologiem, tak? Znaczy ma dyplomy, habilitację, doktoraty z tych właśnie dziedzin. Więc interpretacje jego są pod różnym kątem, pod kątem różnych dyscyplin formułowane i mamy pierwszą warstwę, taką niby najbardziej przyziemną, ale też istotną, geopolityczną, czyli on tu nawiązuje do konfliktu cywilizacji lądu z cywilizacją morza, no klasycy geopolityki, Alfred Mackinder, Alfred Thayer-Mahon i tak dalej. A później przechodzi na poziom nauki o cywilizacjach, czyli charakteryzuje różne cywilizacje toczące bój. Tu się na chwilę zatrzymam, co mówi, jakie cywilizacje wybiją się na suwerenność, na niepodległość w najbliższym czasie, jego zdaniem. No oczywiście uznaje, że już na tym poziomie suwerenności. No nie, właśnie. Tam są różne jego zdania, prawda? Same cywilizacje, geopolitycznie, tak, to jest jeden podmiot, geopolitycznie, zgoda, ale jeśli chodzi o cywilizację w tej Eurazji, to on właściwie wyróżnia cztery istniejące i jedną potencjalną, byśmy popatrzyli głębiej. Dlaczego cztery istniejące? Chińska jest odrębna, prawda? Rosyjska oczywiście i ten rosyjski świat też odrębna cywilizacja jego zdaniem. Islamska jest odrębną, w dużej mierze ona jest oczywiście też w Afryce Północnej, ale w dużej mierze znajduje się na Bliskim Wschodzie, ta islamska. No i wreszcie Indie. Indie to też jest, prawda? Cywilizacja. Tak. Czyli jak niektórzy mówią, państwo cywilizacja, też wobec Indii, naturalnie. Wobec Indii takie określenia się używa. I co stoi pod znakiem zapytania? No bo te cztery to są faktem, tak? One są. Dla Dugina pod znakiem zapytania stoi Europa. Czy Europa kontynentalna będzie odrębnym bytem, podmiotem, czy będzie tak jak teraz przystawką, czy przedłużeniem tej osi anglosaskiej? Waszyngton, Londyn, czy może Wall Street City, jak niektórzy wolą, prawda? Tak to może się określać. A tak czy inaczej zadaję pytanie o tożsamość i suwerenność Europy. I to już dotyczy nas bezpośrednio, tak? No bo w tej Europie się znajdujemy. Też, żeby była jasność, proszę Państwa. We wszystkich opracowaniach Aleksandra Dugina uspokoję wszystkich, myślę, że niektórych zaniepokoić mogły publikacje w polskich mediach,
Polska znajduje się poza rosyjskim światem, czyli nigdzie nie napisał, że trzeba doprowadzić do takiej czy innej formy podporządkowania Polski Moskwie, czy szeroko rozumianego wcielenia jej do rosyjskiego świata. Nie, on traktuje nas jako obszar już innej cywilizacji, która ma prawo do istnienia, do swojego własnego istnienia i rozwoju. Podobnie zresztą, to ciekawostka dla tych, co się interesują wydarzeniami na Ukrainie, on powiela mapę, którą swego czasu publikował Samuel Huntington w Zderzeniu Cywilizacji i twierdzi, że 3, a w porywach 4 obwody zachodniej Ukrainy to też nie jest cywilizacja rosyjska. To też nie jest ten ruski mir, o którym on pisze, więc cywilizacyjnie to są obszary im obce. I tutaj też no, można powiedzieć, że daje nam to do myślenia sporo, tak? No bo skoro nie są, no to czym są, jakie są, jaką rolę dla nas będą te obszary zachodniej Ukrainy odgrywać w przyszłości. No i ostatni poziom, o którym już powiedziałem i na tym kończę, to jest ta eschatologia. To znaczy niektórych może razić język. Dugin ma bardzo, ja bym powiedział, taki przechodzący do mistycyzmu, bo o to go niektórzy oskarżają, język, plus tam jest czysty w moim przekonaniu manicheizm, tak, tej walki dobra ze złem, że tu sytuacja jest jasna, przy czym uwaga, to nie jest prymitywne, że my jesteśmy aniołami, nie. On w wielu tekstach tutaj krytykuje tą Rosję. My powinniśmy, on, jak on twierdzi, Rosjanie, dążyć do tych ideałów wyznaczonych nam przez nasze kody kulturowe i cywilizacyjne, ale no jest jak jest. Czyli na katach tej książki również piętnuje patologię, korupcję, funkcjonowanie czegoś takiego, co on określa mianem szóstej kolumny. Ciekawe określenie, znamy określenie piąta kolumna, prawda? A on pisze, że jest jeszcze szósta. Bo według... To już interpreta. Pisze, że czym jest ta szósta kolumna? Doprecyzujmy, bo to jest ciekawe. Piąta kolumna przykładowo, według niego to jest tam Aleksiej Nawalny, ci wszyscy, którzy wychodzą na ulicę w takich momentach w Rosji, natomiast szósta kolumna to jest bezpośrednie otoczenie Władimira Putina. Czyli ci ludzie o poglądach neoliberalnych w dalszym ciągu, którzy Putina otaczają i oni w dalszym ciągu tam są. On twierdzi, że teraz jest okazja do naturalnego oczyszczenia tych kadr. Nie dlatego, że ktoś ich do łagrów zamyka, nie. Taki sztandarowa postać, sztandarowy przykład przedstawiciela szóstej kolumny według niego to Anatolij Czubajs, były rosyjski premier, a przez ostatnie lata, już za Putina jak najbardziej, szef, między innymi szef państwowej rosyjskiej korporacji Rosnano, która między innymi miała zajmować się nanotechnologiami, no, a zajmowała się wcale nie w skali nano, korupcją, jak się później okazało. No i jak tylko wybuchła ta wojna 24 lutego, to Anatolij Czubajs stwierdził, że już nie interesuje się dalej tą pracą i po prostu wsiadł w samolot, wyleciał. Nie wiem w jakim kierunku, nie wiem w jakim kraju przebywa, już nie pamiętam, ale w każdym razie gdzieś daleko od Federacji Rosyjskiej, zabezpieczony majątkowo i pewnie tam spędzi już kolejne lata szczęśliwej emerytury. No ale to jest właśnie ta szósta kolumna, to są ci ludzie, oni cały czas byli wokół Putina. Oni cały czas kreowali politykę rosyjską i na to też Dugin zwraca uwagę. Oni cały czas dzisiaj są no, w tym bloku ekonomicznym, czy w banku centralnym Elwira Nabiulina, czy wicepremier Siluanow, no cały szereg innych postaci, to są tacy, no może nie balcerowicze w rosyjskim wydaniu, ale gdzieś blisko. No, tak nie do końca oni sprawdzają się, w szczególności w warunkach, kiedy państwo rosyjskie prowadzi wojnę. Nie są ekonomiści wojenni, a raczej ekonomiści globalistyczno-liberalni. To jest ta szósta kolumna, o której piszę. No pozostaje mi, nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić do lektury i zachęcić szczególnie też do zakupu dzisiaj na spotkaniu, bo tak jak mówię, jeszcze trzeci dodruk jeszcze nie jest zamówiony, bo już będziemy zamawiać, ale dopiero po długim weekendzie, a to są jeszcze ostatnie egzemplarze z drugiego dodruku, jakie mamy, także gorąco po spotkaniu zachęcam, a teraz rozumiem dyskusję. Tak, dziękuję bardzo. Wyrobiłeś się niemalidalnie w czasie, za co
Tak. Zauważam, że nawet jak nagrywamy wywiady, to one są ostatnio krótsze. Więc tak, zanim przejdziemy do dyskusji, to tutaj gdzieś powędruje po sali taka puszeczka, można się do kosztów organizacji dołożyć, do czego zachęcam, jak to mówił mój dzisiejszy rozmówca, z którym dzisiaj nagrywałem, doktor Jan Przybył, no z lajków się prądu nie opłaci, jak widać tutaj to teraz. A prąd drożeje. Prąd drożeje, właśnie. Więc tu będzie szła puszeczka, a przechodzimy do dyskusji, tylko proszę, bo ja przyjąłem taką konwencję, mamy też pytania z czatu, w ogóle spieszę ze statystyką, że ogląda nas 160 ponad osób, więc jest całkiem dobry wynik. Natomiast ponieważ przyjmuję takie założenie, że no, ci, którzy przyszli, to mają jakby pierwszeństwo, bo zadali sobie tyle trudu, żeby przyjść i że mają pierwszeństwo w zadawaniu pytań, bo są na sali, ale proszę, żeby to były pytania, a nie koreferaty. Nawet jakiś wstęp do pytania to rozumiem, natomiast jak ktoś chce po prostu sobie pogadać i wymienić swoje uwagi, to zapraszam w kuluary po spotkaniu. To tylko tak, bo zauważyłem taką dziwną tendencję ostatnimi czasy. Proszę bardzo. Proszę. Jeśli można, to nawiążę do tej szóstej kolumny, dlatego że w tej chwili znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że również polskojęzyczne media dużo piszą o możliwości przewrotu w Rosji w kierunku nie bynajmniej tam liberalnym i tak dalej, ale kwestia Prigożyna, Stryłkowa i tego, że na froncie może powstać pewna siła żołnierska, tak jak no troszkę mamy wiele wspólnego w tym może być z rewolucją 1917 roku. I co mnie zresztą, ja w wielu różnych publicystykach byłem niesłychanie oburzony, dlatego że przeżyłem śmierć córki Darii w sposób no, tragiczny. I mnie zaszokowało, to będzie pytanie, nie jest to wygłoszenie referatu, mnie zaszokowało, że Rosja nie urządziła żałoby narodowej i pogrzebu państwowego, dlatego że jak się przyjrzeć działalności Darii, bo właściwie ona stała się perłą Rosji, jeśli chodzi o myśl polityczną, geostrategiczną i tak dalej. I uroczystość pogrzebu, gdzie zignorowano nawet obecność Dugina, jak i również późniejsza kwestia włączenia czterech republik do Rosji, uroczystość, która się odbywała na Kremlu, przecież nigdzie Dugina nie mogłem wypatrzeć, przynajmniej w tej sytuacji. Czy można, i tutaj teraz dojdziemy do pytania, czy można zakładać, że szósta kolumna albo tam kolegi, partniory i tak dalej, no bo oni tam jest taka właśnie konstelacja tego rodzaju sił, w sposób celowo zignorowała tutaj właśnie Dugina, że jest świadoma tej konfrontacji i że nie mogą, nie chcą i nie dopuszczą do oparcia tego rodzaju sił w kierunku odnowy Rosji. Znaczy ja bym powiedział, że Dugin nie jest w dalszym ciągu postacią, paradoks może, ale postacią na tyle rozpoznawalną, nie jest w Rosji celebrytą. Śmierć jego córki sprawiła, że ja śledząc media społecznościowe rosyjskie ze zdziwieniem stwierdziłem, że w wielu komentarzach Rosjan oni pisali, że po raz pierwszy słyszą o Aleksandrze Duginie. Ja mówię o zwykłych czytelnikach tych dużych portali rosyjskich, czy w mediach społecznościowych tam. Aleksandr Dugin nie pojawiał się nigdy i nie pojawia się nadal w mediach publicznych rosyjskich. Czy nie jest zapraszany przez główne programy telewizji rosyjskiej, nie ma czasu antenowego w telewizji państwowej tamtejszej. Więc szczerze powiedziawszy, musimy zachować proporcje i traktować go jako interesującego myśliciela, ale jeszcze raz podkreślam, to obala nam ten mit o tym, że to jest jakaś postać decydująca o kierunkach czy ideologii, czy polityki w Rosji. A na pewno wielu, no, bardzo wielu jego postać się nie podoba spośród tych, którzy go znają. Najsłynniejszy taki konflikt był przez lata trwający między nim, i to publicznie często, między wierszami w zawoalowany sposób czasami, ale bardzo ostro, publicznie dochodziło do takich przepychanek między nim a
wpływową niegdyś postacią, Władysławem Surkowem, jednym z doradców, autentycznych doradców Kremla, który między innymi odpowiedzialny był za doradzanie Kremlowi w sprawach, Putinowi w sprawach Ukrainy, w sprawach Doniecka, Ługańska, tych wszystkich republiki, obszarów nieuznawanych czy zbuntowanych, prawda? Przy Ukrainy, tam chodziło też o Osetię Południową, o Abchazję, więc pewnie, że tak, to nie jest postać państwowa, prawda? Czy akceptowana już w tym głównym nurcie, do tego stopnia, żeby na przykład mógł się odbyć ten pogrzeb państwowy, chociaż podkreślam, że uroczystości pogrzebowe i pożegnanie z Darią Duginą były transmitowane przez program pierwszy telewizji rosyjskiej. To jest fakt. No? No, ale to dopiero po śmierci, po tej tragedii związanej z jego córką. To, że tak powiem, Dugin uzyskał czas antenowy, ale polegający tylko na tym, że po prostu to jego publiczne pożegnanie, tak, wzruszające dosyć, tak kilka minut, gdy mówił łamiącym się głosem nad ciałem podczas uroczystości pogrzebowej, to rzeczywiście poszło na całą Rosję i być może on a dzięki temu w tych tragicznych okolicznościach zaczął być rozpoznawalny trochę szerzej, czy może znacznie szerzej. A nawiązując do tych postaci, to ja jeszcze bym wymienić można było kilka innych, głównie Ramzana Kadyrowa, którzy mocno krytykują, tylko ja zwracam uwagę, że oni krytykują sprawy wojskowe, głównie generała Lapina, który dowodził tym centralnym okręgiem wojskowym i którego oskarżają o to, że Rosja w taki, a nie inny sposób wycofała się z części obwodu charkowskiego, co pamiętamy we wrześniu, jeśli się nie mylę. Co zresztą, no proszę Państwa, obiektywnie zastanówmy się. Tam zostali ludzie. O losie wielu z tych ludzi myśmy mogli gdzieś tam w mediach niezależnych się dowiadywać, ale jak ja ostatnio czytałem w mediach ukraińskich, nie żadnych rosyjskich, że ponad 70-letni zasłużony lekarz, który w Iziumie, który z powrotem przeszedł pod kontrolę ukraińską, zgodził się zostać dyrektorem szpitala miejscowego za czasów, gdy to miasto zajmowali Rosjanie w ciągu tych kilku miesięcy. Dzisiaj jest zatrzymywany przez SBU brutalnie. No to coś jest nie tak, tak? No bo infrastruktura ta służąca obywatelom, tak jak szpitale. Nawet jeśli do tego szpitala trafiali żołnierze, tak? No ale to jest szpital, to są placówka ratująca życie i zdrowie. I jeśli później takiego człowieka spotykają takie konsekwencje, no to faktycznie no Rosja bardzo mocno chyba straciła wiarygodność w oczach bardzo wielu ludzi na obszarze tym objętym działaniami wojennymi poprzez tego rodzaju decyzje. Decyzje militarne i teraz no i mnóstwo byśmy mogli innych przykładów mnożyć. Nie wiem, Sołtys, bo też taka była historia. Sołtys jakiejś wsi w obwodzie charkowskim, który był tym Sołtysem 20 parę lat czy więcej i został nim. Niby władza się zmieniała, on tym Sołtysem pozostał przy Rosjanie. No to też organizował to życie społeczności lokalnej, no bo ktoś musi, prawda? No i też zdjęcia jego pobitego, prawda, przez wkraczających herojów, prawda, na te ziemie opuszczone przez Rosjan. No niestety tak to wygląda i to był chyba główna, to była oś krytyki, prawda? Teraz zresztą też ja nie dalej jak wczoraj czytałem wypowiedzi Ramzana Kadyrowa wspomnianego. Znowu atakuje. No oczywiście tak, no jego ludzie jakby uczestniczą w tym wszystkim to bardzo aktywnie, więc tym bardziej, ale czy oni są, nie jestem przekonany, że te osoby byłyby w stanie, mają siłę polityczną wystarczającą do dokonania jakiegoś przewrotu czy zmiany tam w Rosji, w tym kierunku. To jest mniej więcej tak, z całym szacunkiem, oni mają wpływy większe, prawdzie, ale to jako ciekawostkę powiem, że my teraz organizujemy alternatywną władzę rosyjską, nie wiem czy już Państwo czytaliście, i w Jabłonnej pod Warszawą będziemy mieli Gennadija Gudkowa. Ciekawa postać, proszę Państwa, pułkownik FSB, wcześniej KGB. I tu polskie służby go wpuszczają, bo przeszedł niby na tą drugą stronę, a może nie przeszedł, prawda? Tego też nie wiemy. No ale ma organizować między innymi on i kilku innych deputowanych, rząd ma byłych deputowanych oczywiście, teraz na uchodźstwie w różnych miejscach i krajach. Rosyjskie władze na uchodźstwie mają organizować, a niestety miejscem ich pierwszego zlotu ma być Jabłonna pod Warszawą, ośrodek Polskiej Akademii Nauk. Co trochę znów nas wstawia w
dziwnym świetle, że tak powiem, w tych relacjach, prawda? Jeśli jeszcze mogą być relacje. Tam okrągły stół był. Tak, oczywiście, tak, z tym związane to jest. To, że przy okrągłym stole to jeszcze Putin powinien być, prawda? Jeśli oni chcą tradycję okrągłego stołu kontynuować, a oni tam się we własnym gronie spotykają, z tego co wiem. No, okrągły stół dlatego, że jednym z elementów programu tego spotkania ma być w ogóle urządzenie polityczne Rosji po odejściu Putina. No także dlatego ja mówię. No tak, ale idea okrągłego stołu to jednak dyskusja z władzami obecnymi, prawda? Tak jak i u nas było. No ale może ten pułkownik się okaże, że jest właśnie... że jest reprezentantem Putina, no to też było. No ja już żartuję, ale to nigdy nie wiem. Proszę bardzo, czy są jeszcze pytania? To ja dorzucę w takim razie z czatu. Jan przybył. Mam tylko jedno pytanie. Czy zna pan dzieło Mikołaja Danilewskiego Rosja i Europa? Tak, znam. Zresztą jest to dzieło przywoływane. Wybitny historyk, podkreślmy, XIX-wieczny rosyjski. Jest to dzieło przywoływane bardzo często przez Aleksandra Dugina. A wczoraj notabene Danilewski był cytowany w wystąpieniu przez Władimira Putina, więc jeden z klasyków rosyjskich, a oczywiście podkreślający, bardzo mocno podkreślający to, że właśnie Rosja jest jednocześnie i państwem, i cywilizacją. A w ogóle pozdrowienia i podziękowania dla wszystkich oglądających nas w internecie za pytania, komentarze też. A w tym podziale tylko jedno zdanie, a Jugosławię gdzie zalicza, tak Serbię, przepraszam, gdzie zalicza Dugin, jeśli chodzi o tę cywilizacyjną kwestię? Do Europy, w większości prac do świata prawosławnego, szerszego, czyli bliżej Ruskowo Mira niż Zachodu, prawda, czy niż Europy, jako odrębnej jednostki. Jakieś pytanie z sali? Proszę. Czy Rosja zdecyduje się użyć wreszcie taktyczną broń nuklearną do swoich wrogów? Wreszcie. Ja bym nie mówił wreszcie, bo może się okazać, że... Że na naszym terytorium to zostanie użyte. Nie no, wy... spotkaniu, które tam... Ale moment, ja myślę, że... że jakby się nawet zdecydowała, to pewnie nie będziemy o tym wiedzieli do momentu, aż się zdecyduje. Natomiast wczoraj znów możemy bazować na oficjalnych zapewnieniach, wypowiedziach. Wczoraj Putin stwierdza, nie ma potrzeby ani politycznej, ani militarnej do używania broni jądrowej w wojnie na Ukrainie. Kilka dni temu, dwa czy trzy dni temu, Wasilij Niebiędzia, przedstawiciel Rosji w ONZ, mówi również publicznie, że Rosja nie ma zamiaru używania jakiejkolwiek broni jądrowej, nawet taktycznej broni jądrowej na Ukrainie. Wreszcie eksperci wojskowi, przynajmniej ich część, mówi, że nie ma to sensu, dlatego że wystarczy użycie, intensywne użycie broni konwencjonalnej, prawda? Nie niosącej takiego ryzyka. Ja już nawet nie mówię o ryzyku. Wiemy, że ta broń jądrowa, taktyczna, która nawet była w czasach radzieckich, były pociski artyleryjskie, niewielkiej przecież mocy, zawierające, czy projekty takich pocisków, nigdy nie zastosowano ich, zawierające niewielki ładunek jądrowy, prawda? To całkiem nie wiem, czy Związek Radziecki to produkował, ale wiem, że Stany Zjednoczone na pewno miały coś takiego w arsenale. Rosjanie nawet, Związek Radziecki stworzył nawet taki symulator w latach 50. symulator wybuchu jądrowego. Taki niewielki, można powiedzieć, że wielkości jakiegoś tam kontenera niewielkiego. Więc to różne są możliwości oczywiście, ale na pytanie po co, prawda? To znaczy, jeśli da się te ich cele osiągać bronią konwencjonalną, a użycie nawet na niewielką skalę broni jakiejkolwiek jądrowej oznacza co? Oznacza, nie wiem, czy się jeszcze bardziej da bojkotować Rosję na arenie międzynarodowej, czy jeszcze bardziej da się eskalować niż niektórzy eskalują w tej chwili, ale to byłby kolejny argument, prawda? Czy jest źródłem pakiet sankcji? No właśnie, no już nawet nie tych sankcji, ja się bardziej obawiam czegoś innego, że tutaj by były argumenty. Ja się dzisiaj się bardzo ucieszyłem, to już a propos Polski, że pan Paweł Soloch z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, nie, teraz z kancelarii, Jakub Kumoch, jak zawsze my, powiedział coś takiego, że prezydent, nasz prezydent Andrzej Duda jednak nie rozmawiał na temat, czy nie rozmawia w tej chwili, tylko kiedyś rozmawiał na temat nuclear sharing, czyli stacjonowania amerykańskich głowic jądrowych na terytorium Polski, więc trochę nas uspokoił pan Kumoch,
prawda? Podobnie jak uspokajali doradcy Zełenskiego po tym, jak trzeba było interpretować wypowiedź Zełenskiego, który nawoływał do użycia broni atomowej przeciwko Rosji. Prawda? Szeroko rozumiany Zachód. Pan teraz rozumie. Tak. Ja bym się chciał spytać, czy rola Dugina wzrośnie na płaszczyźnie politycznej do decyzji, jakie w związku z tą sytuacją, jaka się w tej chwili toczy wewnątrz państwa rosyjskiego. Tu mnie to zależy. Skoro on nie jest tym celebrytą, jak tutaj przed prelegentem powiedział, czy jego rola naprawdę nie zostanie podniesiona do takiej no wyższej, na co on zasługuje z tego wynika. Czy ja sądzę, że on już nie ma ambicji sprawowania jakichś funkcji publicznych, oficjalnych. On miał taki epizod w 2001 roku, bodajże tak, w 2001 próbował założyć partię pod nazwą Partia Eurazjatycka. No oczywiście to było bardzo niewielkie ugrupowanie i skończyło się notabene tym, że sam Aleksander Dugin został wyrzucony przez innych działaczy tej partii, z tej partii w wyniku jakichś, no skąd my to znamy w polskich partiach też, prawda? W wyniku jakichś tam zakulisowych gierek i wycinania konkurencyjnych działaczy. On coś się do tym skończyło, więc ja myślę, że on sobie politykę taką aktywną darował, więc nie będzie pewnie sprawował żadnej funkcji. Natomiast pewnie nadejdzie taki moment, on cały czas o tym mówi, on przekonuje i w swoich wypowiedziach, i w swoich książkach, że każdemu państwu żenującemu się potrzebny jest taki komponent ideologiczny. Zresztą on o tym bardzo długo rozmawiał z Aleksandrem Łukaszenką, bo Łukaszenko też no, w sumie ideologii nie ma, jasno sformułowanej Białoruś, a w Rosji notabene on krytykuje konstytucję rosyjską, w konstytucję Federacji Rosyjskiej obowiązującą tą z 1993 roku, bo w rosyjskiej konstytucji, już nie pamiętam który artykuł, ale jest expressis verbis sformułowany zakaz istnienia ideologii państwowej. Konstytucja zakazuje ideologii państwowej. No? Więc notabene opinia Dugina na temat Federacji Rosyjskiej jako tej formuły wytworzonej w latach 90. jest taka, że jest to formuła patologiczna. To jedną z przyczyn takiej opinii jest właśnie ten między innymi zapis. No? Więc może wzrosnąć, ale nieformalnie. To, tak? To znaczy, że po prostu więcej ludzi będzie go czytało, ktoś się zainspiruje. Pewnie tak, no bo każdy będzie poszukiwał, no jak oni już zostali odrzuceni przez ten Zachód, już im powiedzieli, dobra, ale do klubu nie wejdziecie, prawda? Że nawet już tych, już się nawet nie dzieli tych Rosjan na dobrych i złych, czyli tych dobrych prozachodnich i złych pozostałych, tylko raczej się ich wykreśla wszystkich z przestrzeni publicznej. Może poza tymi, co się teraz będą w Polsce zbijali, prawda? Do wszystkich pozostałych, raczej tak, więc ja myślę, że niewykluczone, że więcej ludzi go będzie czytało po prostu. A to, jeśli mogę, bo to nie przyszło mi do głowy, a nie rozmawialiśmy w sumie o tym. A może jest tak, że właśnie prezydent Łukaszenko po to zaprosił Dugina, żeby troszeczkę jednak taki sztyczek w nos Rosjanom dać, po pierwsze za to, że go nie doceniają, a po drugie zwracam uwagę na to, że w tej rozmowie Dugin-Łukaszenko, on bardzo często przedstawia Białoruś jako państwo, które zrealizowało to, czego nie zrealizowała Rosja do tej pory. Więc może to takie dwustronne. No nawet w wywiadzie, który ukazał się po tym spotkaniu z Aleksandrem Łukaszenką, Aleksandr Dugin w telewizji państwowej rosyjskiej, no pewnie z grzeczności wobec gospodarzy, ale myślę, że też w pewnym stopniu dlatego, że ma faktycznie taki pogląd. Powiedział, że bardziej, że Białoruś jest bardziej, bardziej rosyjska, że jest bardziej rosyjska niż Rosja. Że bardziej realizuje te jego postulaty Aleksandr Łukaszenko niż w domyśle realizuje nawet Władimir Putin. Więc to dość takie mocne podkreślenie tego, że czy to na zasadzie porównania wpływów ideologicznych, ekonomicznych i innych Zachodu na Białorusi i w Rosji. No, nie ukrywajmy. W Rosji one były dużo większe. Moment, bo pani się też... Tak. Kontekście, jak się ma doktryna demokracji suwerennej. Bo to już jest przeszłość. To słowo już przeszło, bo była cisza na sobie. No to jest pomysł Władysława Surkowa, o którym mówiliśmy, że był w konflikcie z, przynajmniej takim medialnym, z Aleksandrem Duginem. Tutaj to przeszłość, to są początki prezydentury Władimira Putina, prawda?
lata znowu 2000. Wyjść, proszę, proszę. Ile? 40? Ale no, warzywa. A, dobrze. No to jest wtedy. To, nie, naprawdę. To jak pan chce, to... Barterowo. To nie, to jak pan nie chce, to może iść do puszki, jak to... Przepraszam. No dobrze. Dobra, czy jeszcze jakieś... Proszę. Jedno też pytanie. Mhm. To po kolei, Kamil, może... To tak, to może... Panie mają pierwsze. Na dwa pytania pan odpowiedział w międzyczasie. Chciałem książkę kupić też. To może Michał... Może tutaj, tak. Ja mu przekażę po prostu to. Promocji 30. Aha. W jakiej cenie? 30 zł. To promocji. Kolegi będzie. Kolega będzie miał tam prowadził. Mhm. A, no to proszę bardzo. Czy według pana, bo ja nie wiem, ale mam takie odczucia, czy według pana nie będzie czasami tak, że Polska stanie się wkrótce drugą Ukrainą i będziemy winni za interesy Amerykanów? No jak weźmiemy... Nasze władze szpikają. Jak weźmiemy do rąk książkę Wielka Szachownica, starą, ale aktualną, Zbigniewa Brzezińskiego, to tak jest. To tam Polska wskazana jest jako ten zasób, który przeciwko Rosji będzie się wykorzystywać po wyczerpaniu zasobu ukraińskiego. Więc w myśl części strategów geopolityków amerykańskich, tak, Polska jest kandydatem numer dwa po tym, jak z Rosją walczyć będą do ostatniego Ukraińca, to następni w kolejce jesteśmy my, do ostatniego Polaka, tak. Tak, no. Ale czy tak będzie? No nie, może nasze władze są takie światłe, że tak nie będzie. Czy cele wojny zostały teraz już przez Rosję osiągnięte? Bo powiedział pan, że Putin jest technokratą, nie jest kimś, kto realizuje doktrynę Dugina, że Dugin nie ma na niego zbyt wielkiego wpływu. Wydaje się, że nie ma Rosja takiego nadmiaru sił, żeby zająć całą Ukrainę błyskawicznie, niewielkim nakładem kosztów, no przecież nie została zajęta. Więc pojawia się pytanie, czy te cele zostały wojny osiągnięte, czy Rosja się na tym etapie zatrzyma, czy jest to jakaś porażka Rosji, tak jak słyszymy w mediach. Ja myślę, że gdyby się zatrzymała teraz, a są takie głosy w Moskwie również, że gotowi byliby usiąść i rozmawiać, oczywiście nie rozmawiać z Zełenskim, bo to nie ma sensu, tylko z Anglosasami. Turecka propozycja padła ciekawa, prawda? Rozmowa Rosja, a z drugiej strony Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, plus jeszcze Francja i Niemcy. W takim formacie nawet nie wspomnieli o Zełenskim i o Kijowie, no bo jakby Turcy mają też świadomość, kto zarządza konfliktem w jednej ze stron. Ale obecnie by to było traktowane jako porażka. Byłoby to traktowane jako porażka. Ja uchylę rąbka tajemnicy wywiadu, który jeszcze się nie ukazał, a który się ukaże na łamach Myśli Polskiej pewnie gdzieś za 10 dni, może 2 tygodnie, bo musi być autoryzowany, ale jest to wywiad, który przeprowadziłem wczoraj z Siergiejem Andrzejewem, ambasadorem rosyjskim w Polsce, i który na moje pytanie, czy cele pod tytułem denazyfikacja i demilitaryzacja dotyczą całego terytorium Ukrainy, odpowiedział twierdząco tak, całego. Czyli nie tych obwodów, czy tych granic, które w tej chwili są. Natomiast wczoraj też Władimir Putin mówił coś takiego, że głównym celem tych wszystkich ich działań, tej inwazji, była obrona Donbasu, czy pomoc Donbasowi konkretnie, tak się wyraził. Więc nie wiem, prawda? No, mamy trochę różne interpretacje tego, co on mówi, ale tak, z jednej strony mówi pomoc Donbasowi, a z drugiej później mówi, że no dobrze, ale nie da się pomóc Donbasowi, jeśli Ukraina w dalszym ciągu będzie uzbrojona po zęby i korzystać będzie z tej broni do ostrzałowego Donbasu, prawda? Czyli tu mamy sugestię, że trzeba ją całkiem, jak oni to określili, zdemilitaryzować. Jak będzie, w rezultacie nie wiemy. Natomiast ja jeszcze zwrócę uwagę na wypowiedź kogoś z drugiej strony, Aleksieja Arestowicza, doradcy prezydenta Zełenskiego, właściwie nie prezydenta, a biura prezydenta Ukrainy. I on kiedyś powiedział coś takiego parę miesięcy temu już, że jeśli ta wojna się zatrzyma na jakimś czasie, na jakimś etapie, to będzie tylko zamrożenie konfliktu. I w jego przekonaniu konflikt będzie trwał do ostatecznego zwycięstwa jednej ze stron, dlatego że z definicji, załóżmy sobie hipotetycznie,
konflikt jest zamrożony. Teraz co się dzieje dalej? Ukraina jest jeszcze bardziej nasycana bronią, prawda? Wiadomo skąd. Ta broń tam dociera. Co? I w którymś momencie znów to nabrzmiewa, znów mamy konfrontację. I tak co kilka lat. Arestowicz powiedział, że jego zdaniem może być tak, że przez 30 lat będą trwały takie wojenki. Że teraz Rosja weźmie tam kilka obwodów, uspokoi się, czy będzie jakieś zawieszenie broni, które potrwa ileś tam lat, być może nawet później znów się dozbroją obie strony, znów wojna i tak przez 3 dekady. To zdanie Arestowicza, że to może być, mogą być 3 dekady, nie wiemy ile to może być, ale w moim przekonaniu doszliśmy do takiego punktu, że w tej chwili możemy mieć tylko pewność, że Ukraina jest stroną całkowicie przegraną. Ukraina jako Ukraina, nie mówię o Zachodzie, który toczy tą wojnę z Rosją tam na jej terytorium. Natomiast biorąc pod uwagę ostatnie informacje, które mamy dotyczące, to wypowiadane przez władze ukraińskie, dotyczące stanu gospodarczego, ale też demograficznego Ukrainy, to właściwie już nie ma Ukrainy, są dzikie pola. No. A będzie jeszcze gorzej najprawdopodobniej. Jeśli ta wojna będzie trwała w dalszym ciągu, to będziemy mieli do czynienia z najbardziej zdegradowanym obszarem Europy współczesnym. No też i zawsze. Tak, pan najpierw. Pan najpierw, a ja potem kolega z tyłu. Tak. No więc tak, słyszałem dzisiaj ciekawą wypowiedź Ronalda Laskowskiego odnośnie tego spotkania, o którym pan wspominał. Tam podobno prezydent Rosji miał się wypowiedzieć, że w ciągu 2 tygodni zakończą mobilizację tych 300 tysięcy żołnierzy. Dzisiaj zakończyli. To już od razu powiem. Dzisiaj zakończyli, tak. I wniosek wysnuł taki, że praktycznie oznacza to klapę całej tej operacji rosyjskiej na Ukrainie. Byłbym skłonny się z nim zgodzić. Ja rozumiem, że pan zaznacza, że nie jest ekspertem wojskowym. Niemniej jednak zadam to pytanie. Jak pan myśli jako znawca Rosji, jakby nie było? Czy faktycznie prawdą jest, że Rosjanie zmobilizowali tylko 300 tysięcy ludzi, czy po prostu jest to tylko kamuflaż? Bo mi się wydaje to dziwne, że te 300 tysięcy żołnierzy to nawet dla laika nie stanowią jakiegoś zagrożenia, ale przynajmniej sposobu na zakończenie tej całej awantury. Mhm. Ja bym stawiał tezę, że zmobilizowanych zostało więcej żołnierzy, nie wiem ile, ale stawiałbym tezę, że zostało zmobilizowanych więcej. To jest moja intuicja bardziej, wynikająca z lektury różnego rodzaju też niezależnych blogerów, dziennikarzy i też rozmów ze znajomymi tam w Rosji. Wydaje mi się, że więcej. Tak. Bo właśnie mi się nie osobiście w głowie się nie mieści, że Rosjanie zachowują się tak, jakby im nie zależało na zakończeniu tego cyrku celu. Pani 1,5 miliona. Dobrze, kolega tam ma pytanie. Chciałem się zapytać, jakie jest według pana prawdopodobieństwo koreizacji Ukrainy, czyli podziału na 2 państwa? Jeśli by tak się wydarzyło, byłoby to bardzo nietrwałe. Bardzo nietrwałe, dlatego że ten scenariusz można by było rozważać w przypadku relatywnie niewielkiego państwa. Prawda? Tu mamy, no jednak Korea Północna, owszem, cieszyła się poparciem Pekinu, to bardzo dużym w pewnym momencie, ale moglibyśmy o tym mówić, gdyby nie wchodziło w grę bezpośrednie sąsiedztwo ogromnego, wciągniętego bezpośrednio w ten konflikt mocarstwa. Czyli ja uważam, że tu znów się odwołam trochę do mojego ulubionego interpretatora tego konfliktu, Johna Mersheimera. Mersheimer powiedział tak, że my w tym konflikcie mamy do czynienia z zagrożeniem żywotnych, egzystencjalnych interesów Federacji Rosyjskiej. Skoro tak jest, to raczej o tej koreanizacji nie moglibyśmy mówić, no bo jak wiemy, koreanizacja, ile nam już trwa sytuacja zawieszenia na Półwyspie Koreańskim? Lat 70 bez mała, prawda? Niedługo będzie 70. Raczej bym bliższy był poglądowi, o którym mówiłem, Maestowicza, że będziemy mieli przerwy i konflikty zbrojne wybuchające od czasu do czasu, w zależności od potencjału jednej lub drugiej strony. Czasem będzie te konflikty prowokowała Rosja,
gdy będzie się czuła silniejsza. Czasem będzie prowokowała druga strona, czyli no, umownie tak zwany Zachód, gdy on się będzie czuł silniejszy. Obawiam się, że taki scenariusz, to byłby dobry scenariusz, prawda? Bo mielibyśmy no, rozwiązanie niby tymczasowe, ale najtrwalsze, czyli jednak no, trwające jakieś kilkadziesiąt lat pokój, ale uważam to za mało prawdopodobne, niestety. Gospodarczo nie da się tego podzielić, bo jedna część byłaby gospodarcza, a druga byłaby dzikie pole. No to tak też żaden się nie zgodzi. Zachód Ukrainy to przecież nie ma do tego potencjału. Dobrze, to prawda, tak. Mamy pytanie z czatu. Jak pan skomentuje zaproszenie pana ambasadora Federacji Rosyjskiej przez nuncjusza apostolskiego? Czy Polska powinna wypowiedzieć konkorda? Nie no, rozumiem, że żartobliwe pytanie, ale... Ostatnia część na pewno, a reszta powiem. Ale no ja oceniam, że nuncjusz apostolski zachował się jak dyplomata i generalnie w korpusie dyplomatycznym przyjęte jest zapraszanie szefów placówek dyplomatycznych wszystkich państw akredytowanych w danym kraju. Co więcej... No zwłaszcza jeśli jest się dziekanem korpusu dyplomatycznego. Zwłaszcza jest się dziekanem, to oczywiste. A na dodatek też przypomnę tylko, że Stolica Apostolska utrzymuje to całkiem intensywne relacje dyplomatyczne z Federacją Rosyjską. No, więc też jest czymś naturalnym, wynikającym nie tylko ze statusu dziekana korpusu dyplomatycznego w Polsce, ale również z polityki Stolicy Apostolskiej, czymś naturalnym utrzymywanie kontaktów z dyplomatami rosyjskimi. Dzisiaj, czy wczoraj, przepraszam, premier Norwegii, nawet takiego państwa mocno atlantyckiego, powiedział coś w tym stylu, że naturalnym, w szczególności w czasach, gdy mamy konflikt, gdy mamy spór, czymś normalnym i naturalnym jest utrzymywanie kanałów komunikacji, tej dyplomatycznej. Więc ja myślę, że ta polska strona, gdy miała olej w głowie jakikolwiek, mówię o polskim MSZ-cie, to powinna wręcz zapraszać wszędzie tego ambasadora Andrzejewa, żeby mu albo coś zakomunikować, albo usłyszeć, co on zakomunikuje, nawet gdzieś w kuluarach, prawda? No na tym polega ale oni potrafią bezpieczeństwo państwa też naszego. Ale oni potrafią tylko zakomunikować, że no. Jak zechce przejść na drugą stronę, to... No nie, no nie mówimy o żartach, no rozumiem, że może sobie pozwalać na żarty. Nie, ale to ja mam taką refleksję historyczną w związku z tym, że w 1939 po 17 września władze Związku Radzieckiego nie chciały uznać statusu dyplomatycznego personelu ambasady polskiej. Tylko, że wtedy postawił się dziekan korpusu dyplomatycznego. Nie byłoby tutaj nic dziwnego, tyle że tym dziekanem był hrabia Werner von Schulenburg, ambasador III Rzeszy. Myślę, że gdyby na miejscu Schulenburga był ktoś w pokroju naszych, pożar się Boże, dyplomatów, to by wręcz zażądał od Stalina wtedy wsadzenia wszystkich tych dyplomatów polskich do łagru. Zapewne, więc no to trudno aż, no to jest przerażające, proszę Państwa, tak już na koniec refleksja, że naprawdę no my już nie rozumiemy jakby podstawowych, elementarnych pojęć, czyli wartości rozmowy. Ja nie mówię o sojuszu, ja nie mówię o przyjaźni, ja nie mówię o wsparciu, tylko najzwyklejszego w świecie kontaktu z drugą stroną, nawet jeśli uznajemy ją za zagrożenie. A oni ją uznają za zagrożenie. Dobrze, niech ją uznają. To tym bardziej powinni utrzymywać te nieformalne kanały różnego rodzaju dla naszego bezpieczeństwa, naszego, jeśli ich uznamy za zagrożenie. To tym bardziej powinni, już nie mówię o politykach, bo o nich nie wymagam czytania, ale to tym bardziej eksperci, nie wiem, MSZ-u, ludzie nauki w Polsce, dziennikarze, powinni sobie na przykład owego Dugina przeczytać, dyskutować na jego temat. Nawet jak uznałem go właśnie za wroga, za przeciwnika ideologicznego, to powinni go poznać. No ja naprawdę przebrnąłem, a uważam za oponenta ideologicznego mnie indywidualnie jego poglądy odstręczają, na przykład nie wiem, Fukuyamę, prawda? No warto przeczytać. Czasami człowiek się męczy, musi się zaprzec, bo to jest, no, są jakby treści, z którymi się fundamentalnie nie zgadzamy, ale warto wiedzieć, co oni piszą, prawda?
czy inni tam globaliści. No Schwaba też warto czytać na przykład, a propos tych już nowszych autorów i jego koncepcji. Dlaczego go nie czytać? Wręcz wszystkim rekomenduję, no bo skoro chcemy coś krytykować, czemu się przeciwstawiać, to to poznajmy. I tak samo dla polskich tych hunwejbinów postawy antyrosyjskiej, to powinna być podstawa lektura, więc powinien sięgnąć, poczytać, wypunktować, nie przeczę, przecież jak w każdej książce, to nie jest książka, w której tezami, która nie zawiera jakichś dyskusyjnych tez, więc oni mogliby świetnie tego Dugina wypunktować, gdyby mieli choć odrobinę oleju w głowie i chęci, prawda? I jakiejś woli poznawczej, to znaleźliby tu pełno elementów, do których można było się przyczepić. Tym się nie chce. Ty nie sądzi pan, że ci Polacy to tylko są Polacy polskojęzyczni? Jeżeli mają taką mentalność, jeżeli nie zależy im na bezpieczeństwie narodu, tylko nie wiadomo w którym kierunku, czy to tylko polskojęzyczni, nic poza tym? No, wiele osób twierdzi, że polskie władze od lat już konsekwentnie nie realizują w najmniejszym nawet stopniu interesu narodu polskiego, a jakiś tam zewnętrzny, szczególnie polityce wschodniej. Dla mnie to taka znamienna była wypowiedź w stosunku ludzi, władzy do zwykłych ludzi w czasach wojny czy w czasach zagrożenia wojną. Znamienna jest jedna z ostatnich wypowiedzi Zełenskiego. Zełenski mówi coś takiego, przytaczam z pamięci, w wywiadzie dla bodajże kanadyjskich stacji telewizyjnych mówił: no ale gdyby na przykład tutaj ostrzelali centrum decyzyjne, czyli ulicę Bankową, podpowiadam, w Kijowie na ulicy Bankowej mieści się Kancelaria Administracji Prezydenta Ukrainy i jego siedziba, no to przecież trzeba by było ich uderzyć bronią nuklearną, zniszczyć ich centra decyzyjne. No, on mówi o sobie, on mówi o tym, że mnie to byście chyba pomścili, to pogroźcie im, żeby mi się przypadkiem nic nie stało, a tymczasem według różnych danych, w tym danych no również amerykańskich, zachodnich, mamy do czynienia ze śmiercią kilkuset tysięcy, już niektórzy mówią, młodych i nie tylko młodych, bo różnych tam mobilizowano, nieprzygotowanych do prowadzenia działań wojennych Ukraińców, prawda? Których potraktowano po prostu jako to mięso armatnie i dalej ich się tak traktuje, niestety. Czy można do pani nawiązać, bo mamy w Łodzi doskonały przykład kariery pana Belki. Nie? Który i widać jaki to jest stopień werbowania w pewnym czasie, bo on przecież był szefem komórki Wiana Socjologistów GWM, był szefem POP, tak? No, potem stypendia amerykańskie i tak dalej, i do jakiego stopnia musiał być przewerbowany, żeby zrobili gaulajterem w ogóle potem w Iraku, Bagdadu, prawda? I Polscy zajęli takie stanowiska, także, że infiltracja, przejęcie kadr i tak dalej, to ono się dało daleko, daleko wstecz, kiedy mają już całymi warstwami przygotowane kolejne zmiany w Polsce do tego. A był na stypendium Fulbrighta pewnie. Na Fulbrighta, tak. Tak myślałem. No dobrze, mamy jeszcze jakieś 5 minut. No mam tu takie ciekawe pytanie. Praca Polska. Czy kolega Mateusz uważa, że w razie pogorszenia się sytuacji na froncie, na przykład zimowa ofensywa, to zostanie wysłany Polski Korpus Ochotniczy? Pytanie w kontekście wyborów w Stanach Zjednoczonych. Jeśli w kontekście wyborów w Stanach Zjednoczonych, to doczekajmy się wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych. Ja mówię o tych, tak, najbliższych do kongresu. Wszystko na to wskazuje, że no proszę Państwa, 90% teraz już podobno kandydatów republikańskich, którzy mają największe szanse na zwycięstwo w tych najbliższych wyborach w Stanach Zjednoczonych, mówi otwarcie swoim wyborcom, nie wiadomo na ile szczerze, ale mówią, że należy przerwać albo przynajmniej zredukować pomoc zbrojną, sprzętową oczywiście dla Ukrainy i przestać mieszać się w ten konflikt, zacząć rozwiązywać problemy wewnętrzne. Też zaczęła, o, no bo wcześniej to ta Tulsi Gabbard, prawda, też, więc również niektórzy demokraci o tym zaczynają mówić. No oni gdzieś tam wyczuwają też te nastroje społeczeństwa amerykańskiego. Pewnie będzie wiele od tego zależało. No a ja sobie tak myślę, że czy są w Polsce teorie mówiące o tym, że być może ktoś zechce nas wciągnąć do wojny, bo będzie się bał tego, że po obecnej zimie, czy po kolejnej zimie, nie wiem kiedy ta tragedia miałaby nastąpić, że cała klasa polityczna, czyli PO-PiS mogłyby zostać zmiecione i wtedy ucieczką przed wyborami i przed ścięciem przez wyborców może być doprowadzenie do jakiejś formy zaangażowania Polski. Ja się z tym zetknąłem
w opiniach tych ludzi, którzy bliżej siedzą, śledzą to polskie życie parlamentarne, obserwują, słuchają. Taki pogląd się pojawia, ale czy to jest możliwe? Ja już się niczemu nie dziwię. No, ostatnie, proszę Państwa, ostatnie dwa lata, począwszy od lockdownów i tego wszystkiego, co mieliśmy z koronawirusem, a skończywszy na czasach obecnych i nawoływaniu do palenia książek, choćby takich jak ta, sprawiły, że już pewnie wszystkiego się możemy spodziewać i niczemu nie powinniśmy się dziwić, więc może i w tym jest źródło prawdy, takich przewidywaniach. Chciałam się jeszcze zapytać, czy nie sądzi Pan, że kandydaci, którzy, ludzie, którzy chcą startować na przykład teraz do zbliżających się wyborów do Sejmu, nie powinni mieć co najmniej na trzy pokolenia wstecz sprawdzone pochodzenie? Ja uważam, że powinni, kiedyś taki projekt mieliśmy, jak dawno temu funkcjonowałem w samoobronie. Uważam, że powinni mieć przede wszystkim sprawdzone coś innego. Powinni mieć egzaminy. Ja to nazwałem egzaminami obywatelskimi. Z historii Polski. Oczywiście, z historii Polski, ze znajomości elementarnych. No to jeszcze kolejna sprawa. No to wielu by oblało. Natomiast nie, no proszę Państwa, elementarna rzecz, no bo jak my słuchamy wielu polskich parlamentarzystów, to przecież oni nawet nie wiedzą o czym mówią, oni nawet nie znają konstytucji obowiązującej obecnie w Polsce, w sensie takiej, że nie wiedzą za co który organ odpowiada, no to jest żenujące. Więc ja uważam, że tym, nie wiem, jakaś komisja może profesorów z Polskiej Akademii Nauk, czy reprezentujących różne dziedziny, różne wydziały Polskiej Akademii Nauk, powinno przygotować jakiś zestaw pytań egzaminacyjnych i dopuszczać do kandydowania wyłącznie tych, którzy mają choćby elementarne pojęcie. Tak, ma Pan rację, o historii też. O historii naszego kraju. No to, ale do końca... Bo to od, przepraszam, to z Łodzi ten parlamentarzysta Joński, zdaje się, mówił, że powstanie warszawskie było w 80, tak? W 89. W 89 jeszcze. Ale to ja uważam, że do tej komisji powinien być jakiś weterynarz. Plus jeszcze brak znajomości prawa. O tak. Czyli podstawy prawa, historii, konstytucji. Dobrze, nie, bo już zbaczamy z tematu, którym jest książka Dugina, więc myślę, że tym bardziej, że wyczerpał nam się czas, bo już jest po 20:30, więc resztę dyskusji przenosimy w kuluary. Dziękuję bardzo Mateuszu za myślę, bardzo ciekawe spotkanie, no i zapraszam do nabywania książki, która jest... A, tu przy mnie jest, dobra. Także... To ja wszystkim dziękuję, a przede wszystkim dziękuję za tą dyskusję, bo zawsze tutaj w Łodzi, no wiele spotkań już nie odbywamy, ale zawsze tutaj w Łodzi te dyskusje są jedne z najciekawszych i najbardziej inspirujących, także... Ale czasem są też dyskusje po spotkaniu i różnie one wypadają. A to jeszcze ciekawsze. Także serdecznie dziękuję i no, liczę na to, że się jeszcze spotkamy przy innych okazjach. Też będziemy być może, jak ktoś będzie mógł, to w innych miastach będzie przebywał, czy będzie przejazdem, będziemy zapraszać na spotkania. Więc serdecznie dziękuję, już nie przedłużamy, bo rzeczywiście jest późno.